Dzień dobry, Loża Piłkarska. Witamy w ten naprawdę piękny, niedzielny poranek. Wszyscy wstaliśmy, wszyscy jesteśmy wypoczęci i mamy nadzieję, że pełni wiedzy. Prawda, panie Robercie? No ja bardzo późno skończyłem, bo finał Copa del Rey. Dogrywka tradycyjnie, karne. Ale to też wiedza piłkarska. Kolejny dowód na to, że dogrywki powinny być karnie i prawnie zabronione. A, to jestem również. Zatem Robert Podoliński, Igor Lewczuk, Wojciech Kowalczyk. Słuchajcie, dużo się działo w tym tygodniu. Mamy finał Pucharu Polski. Baza wybrana przez reprezentację Polski. Są także zwolnienia na tych wyższych, niższych szczeblach rozgrywkowych. Panie Igorze, bardziej cię zaskoczyło zwolnienie Jacka Zielińskiego czy Piotra Kobiereckiego? A miało być grzecznie dzisiaj, Igor. Zobacz. Ale strzał na początek. Czy to jest ten program, gdzie mogę użyć pomidora? Wszystkiego możesz używać tutaj, Igor. Możesz nawet rzucić czymś w Adasia. Jeżeli chodzi o zwolnienie trenera Jacka Zielińskiego, czy się zdziwiłem? Chyba nie. Chyba nie, ponieważ oprócz tego zwycięstwa 6-0 na dzień dobry, na starcie rundy rewanżowej, to później Krakowia wyglądało bardzo słabo. Natomiast jeżeli chodzi o drugie pytanie, drugie zagadnienie w tym samym pytaniu, no zawsze jest ten moment, kiedy trener jest zwalniany w swoim klubie, to jest taki smutek i troszeczkę takiego żalu do samego siebie, do tych wyników, które się osiągało i to też na pewno boli. No. A ja mogę odbić, nie, zanim przedstawisz Wojtka? Nie, ale... Nie, już przedstawiłem. Igora, wszyscy tak podzielają twój ten smutek i żal do siebie? Jak to jest w szatniach? Ja pytam z perspektywy trenera, bo ja zawsze jestem tylko ze sztabu. Bo akurat to, co powiedział Igor, jest ładne, tak z perspektywy piłkarza, że mieć takiego po prostu piłkarza, czuje odpowiedzialność za zwolnienie trenera. Natomiast wszyscy, czy niektórzy pali? Czy to jest ten program, gdzie mogę użyć dwóch pomidorów? Nie, to nie jest włoska kuchnia, Igor. Igor, a jak to jest ten? To jeszcze pytanie. A jak to jest w ciągu 4 dni przyjąć 8? Jako stoper? Trzeba wymienić pewnie linię obrony, tak, Wojtek? To chcesz mi powiedzieć? Bo to może nie od trenera, tylko od stoperów trzeba zacząć. Ale zobaczcie, jak ładnie powiedział. Człowiek przyjął 8, ale ma żal do siebie, a nie do trenera, że źle ustawił i źle trenowali, tak? Chyba tak, Robert. No dobrze, może trener jest nie tak... Powiem ci, myśmy byli parę lat młodsi. Ja na szczęście jestem jeszcze od ciebie trochę. Słuchajcie, KTS-owi życzymy jak najlepiej, natomiast na ten moment to jest troszkę za niska liga, żeby więcej czasu tutaj temu zespołowi poświęcać. Także lecimy dalej, lecimy do tego, co najistotniejsze. Reprezentacja Polski. Za chwilę będziemy mieli połączenie z Emilem Kopańskim, rzecznikiem reprezentacji, który zdradzi nam, jak wyglądały kulisy wyboru bazy. Robert, ty jako były trener, jak oceniasz ten wybór bazy pod kątem odległości, kątem tego, jak to wygląda też jeżeli chodzi o logistykę, o transport i tak dalej? Nie, no na szczęście jest bardzo blisko. No, wsiadasz samochód i jedziesz sobie półtorej godzinki, dwie godzinki na mecz. Tam najprawdopodobniej będą te podróże pomiędzy meczami pociągiem, no bo też stawia UEFA na to, żeby to były zielone mistrzostwa, żeby było jak najmniej samolotów. Natomiast z drugiej strony, słuchaj, patrzę na te odległości i jeżeli tutaj miałby być jakiś czarter samolot, to wydaje mi się, że ta podróż razem z odprawą i tak dalej, to trwałaby dłużej niż pociąg. Nie, no pociąg chyba jest, Igor potwierdzi. Był taki moment, kiedy Legia jeździła pociągami na mecze, prawda? Nie wiem, czy załapałeś się na te oczywiście, na te oczywiście, szczególnie Śląsk. Tak, na przykład, tak. I świetna sprawa, uważam, że dla piłkarza najbardziej komfortowe. Ale wracając do tych federacji piłkarskich, tu ma być zielono, natomiast później odbijemy sobie z samolotami na Mundialu Meksyk, Kanada, Stany. W odległości będą delikatnie większe. Dobrze, panowie, to chcemy trochę konkretów, a skoro konkrety, to łączymy się z Emilem Kopańskim, rzecznikiem reprezentacji Polski. Emil, witamy, mam nadzieję, że już się słyszymy. Tak, widzimy się i słyszymy pewnie też. Cześć i powiedz nam, jaki był klucz, jeżeli chodzi o ten wybór, bo też no, to był taki wybór raczej trzeci na początku, bo myśleliśmy o Bremie, o Poczdamie, a tutaj pyk i zaskoczenie, mamy Hanower. Tak jest. Dzień dobry panom, dzień dobry państwu. Rzeczywiście, ten Hanower jest naszym trzecim wyborem. Nasza delegacja wizytowała już wcześniej zarówno Bremę, jak i Poczdam. No tam, jeżeli chodzi o Bremę, był to naprawdę świetnej jakości, w świetnym standardzie ośrodek, no ale niestety też był bardzo w centrum miasta, więc tutaj trzeba byłoby troszeczkę włożyć jakby siły w to, żeby zapewnić drużynie więcej spokoju. Jeżeli chodzi natomiast o Poczdam, no jest to ośrodek też położony nad wodą, tylko że tam był problem z kolei z brakiem klimatyzacji, z racji faktu, że jest to ośrodek położony tuż nad wodą, też mnóstwo owadów, komarów.
No więc pojawiła się opcja trzecia, czyli Hanower, gdzie nasza delegacja udała się od razu, jeszcze w nocy, zwizytowała ośrodek i uznała właśnie, że to jest to. Słuchaj, chcę tylko dopytać, bo tutaj powiedziałeś o braku klimatyzacji. Jak to jest możliwe, że UEFA daje jakąś tam pulę ośrodków i w tej puli mamy ośrodki, w których nie ma klimatyzacji? Bo naprawdę to dla mnie jest dziwne. Pełny hotel nie był w pełni klimatyzowany, o tak to ujmę, doprecyzuję. Okej, okay, w ten więc sposób. No tam po prostu tego brakowało. No to jest dość stary ośrodek też, więc... Słuchaj, jak wygląda baza treningowa? Pod tym kątem, jak ocenił to Michał Probierz? Czy tutaj ma jakby pełen spokój i jest z tego usatysfakcjonowany? Tak, zdecydowanie. Tam obiekty Hanoweru 96, konkretnie Akademii tego klubu, jest do dyspozycji 6 pełnowymiarowych boisk, w tym 2 sztuczne, w pełni oświetlone. Do naszej dyspozycji jest tak, jak właśnie teraz to widzimy. Widzimy na ekranie, jest też zamknięty jakby obiekt, ten główny, w pełni oświetlony, więc warunki do treningów są jak najbardziej dobre. Trenerowi również to odpowiada, zatem wybór upadł właśnie na Hanower. Tym bardziej, że jest to też blisko do hotelu, około 15 minut zaledwie jest do centrum treningowego, a właśnie o to, o czym już panowie powiedzieli, czyli podróże pociągami, tak właśnie tak UEFA będzie naciskać na podróże pociągami, też udostępnia każdemu zespołowi podróży na mecz 2 wagony w kolei. Hotel nasz Sheraton Pelikan położony jest też 10 minut od stacji, więc no to wszystko logistycznie układa się doskonale. Słuchaj, jesteś przy reprezentacji w PZPN-ie już od dłuższego czasu. Jak patrzysz sobie na takie różnice pod kątem wielkich imprez, co chce zmienić, co chce przemodelować Michał Probierz, czy wręcz odwrotnie i raczej idzie takim utartym sznytem przez ostatnie lata? Myślę, że przez te ostatnie lata został wypracowany pewien dość dobry schemat działania przy wielkich turniejach. Nasz departament logistyki jest w pełni profesjonalny pod tym względem i bardzo doświadczony, więc myślę, że jeżeli cokolwiek trener będzie chciał zmieniać, będą to drobiazgi. Tym bardziej, że no, kwestie logistyczne w Niemczech będą o tyle łatwe, że jest to po prostu bardzo blisko. Nie trzeba, tak jak już wspomnieliście, też latać samolotami, zmieniać bazy itd., itd. Emil Kopański był z nami, rzecznik reprezentacji Polski. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy i powodzenia, bo sporo pracy przed wami. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie. Panowie, jeżeli chodzi o reprezentację, no to nas cieszy to, że dzisiaj możemy w ogóle dyskutować na temat bazy, na temat przygotowań, podróży. Natomiast to wszystko będzie gdzieś pompowane. A najistotniejszy, tak panie Wojtku, będzie wynik. Jak ty patrzysz na to z perspektywy też zawodnika, bo w twoich czasach raczej nie było takich dyskusji na temat wyboru bazy, podróży i tak dalej. Wtedy UEFA i FIFA była głupimi federacjami albo zarządzającymi futbolem, bo trzecie drużyny nie miały prawa awansu na mistrzostwa, także wiesz, było trudniej. A co do... Nie, no, słuchajcie, no, wiem doskonale, no zostało ile tutaj mieliśmy, 60, no jeszcze ponad 2 miesiące do mistrzostw, do pierwszego meczu i zdaję sobie sprawę, że będziemy ten temat poruszali, reprezentacji i mistrzostw Europy jeszcze kilkanaście razy. Ale bardziej chodzi o samą tą, może nie dyskusję, tylko o sam temat tego wyboru miejsca. Mi się wydaje, że to jest nawet, przynajmniej powinno być dla samych zawodników, wiesz, no. Ci piłkarze jednak, jak popatrzysz sobie na cały sezon, wiecznie w samolotach. Latają w jedną, w drugą, na mecz, czarterem, wracają i latają. Słuchaj, pojadą w końcu po jakimś tam krótkim zgrupowaniu, po sezonie, pojadą sobie do tego Hanoweru, wsiądą w ten pociąg. Nie muszą już tak po lotniskach latać, lądować, startować. Troszeczkę tak nawet psychicznie może być dobre dla... Przynajmniej według mnie, ja bym tak odczuwał, tak? Jeżeli grałbym gdzieś w kraju, gdzie na mecze się tylko lata samolotem, bo wszędzie daleko, no to jest po prostu sama przyjemność, że można sobie spokojnie, to gdzieś tam wsiadasz w pociąg, pyk. Blisko, to też umówmy się, ile ten pociąg może jechać w Niemczech. No nie jeździ jakaś kolej parowa. Tylko zasuwa ten... Nie, tam półtorej godziny jest najdalej. Dlatego mówię, tym bardziej, że jedziesz dzień wcześniej, tak? No pamiętajmy, że musisz jechać dzień wcześniej ze względu właśnie... Zobacz, na to, tam że najdalej masz prawie 2 godziny do Berlina. No, nie, no, można grać. Poksa wygodniej, nie trzęsie. Tak. Jeszcze meczem chyba, jest to zabronione. Nie, to jest... w powrót.
Tak, ale nie, no, chodzi bardziej o to, że tak. Bo musisz jeździć tak dzień wcześniej, bo jest obowiązkowa konferencja i trening, tak? Bo to jest obowiązek od UEFA, wymagany, tak? Czyli umówmy się, wsiadasz sobie po jakimś rozruchu porannym, czy jedziesz do hotelu w danym miejscu, mieście, gdzie grasz. To zawodnikom bardziej pasuje pewnie. Wojtek, na Uparciucha to sobie możesz nawet w dzień meczu wyjechać, bo to też chyba nie jest taka... Też można byłoby, no ale wiesz, chyba tam jest... Nie, oczywiście, dzień kadra będzie w hotelach spała. Bo coś by się stało, logistyczne sprawy by zawiodły, to wtedy musi być ten bufor taki. No dobrze, panowie, lecimy do kolejnego tematu, bo tutaj o bazie już sporo rozmawialiśmy i w tym programie, i w innych programach. Natomiast kluczem... Tutaj jest kwestia Ekstraklasy. Dzisiaj bardzo istotny dzień. Będziemy dziś łączyli się z Wojtkiem Pertkiewiczem, prezesem Jagiellonii Białystok, która zagra dzisiaj z Legią Warszawa. Do tego mamy także kolejne hita, więc Lech Poznań, Pogoń Szczecin. Ale zacznijmy od piątku, bo po zwolnieniu Jacka Zielińskiego może nadejść kolejne zwolnienie. Widzieliśmy tweeta takiego mocno emocjonalnego kolejnego Michała Świerczewskiego i ciekawi jesteśmy, jaką podejmie decyzję, bo sam napisał, że nie chce podejmować jej na gorąco po meczu, tylko na chłodno i pewnie w poniedziałek tutaj będzie jakaś informacja na początku tygodnia, tak to dokładnie określił Michał Świerczewski. Ogłosimy czy i ewentualnie jakie podejmiemy działania. Czy wy w ogóle byście podejmowali jakieś działania? No tutaj możemy odczytać, że pan Świerczewski nie jest w stanie opisać swojego uczucia, jakie teraz ma, bo faktycznie, no jeżeli nie wygrywasz z Beniaminkami tylu spotkań, jeżeli tracisz bramki w doliczonym czasie gry, gdzie nie byłeś drużyną lepszą. Oczywiście były te momenty z LKS-em Łodzi, gdzie drużyna Rakowa była lepsza. Przeważała, stwarzała sytuację tego, no nie było. Ostatnie spotkanie, nie wiem, czy tutaj trener Szwarga jest głównym winowajcą, oprócz tego, że wystawił, nie wiem, no teraz oczywiście możemy się skupić na Bieszczadzie, który zrobił kuriozalny błąd, ale no, on jest głównym winowajcą tej porażki, ale to mimo wszystko firmuje trener Szwarga swoim nazwiskiem, kogo wystawia od pierwszej minuty. Niby Raków grał, niby coś tam miał, niby stwarzał, ale to nie jest chyba gra na miano, na miarę mistrza Polski. To takie mecze to musi inaczej grać. Były sytuacje, nie było wykończenia, była ta pierwsza bramka też kuriozalna, nie wiem, czy jakieś błędy w komunikacji. Nie wygląda to dobrze, bo patrząc na terminarz kilka tygodni temu, trener Szwarga myślał sobie, że okej, możemy jakiś remis zanotować, ale raczej to będą mecze, po których dopisujemy 3 punkty. Teraz patrzymy na formę Jagiellonii, cały czas jest wysoko. Gdyby nie ta forma Jagiellonii, to można jeszcze byłoby inaczej pomyśleć. Teraz, jeżeli na początku pierwszym, po pierwszym twicie była taka żółta kartka w stosunku do swojego szkoleniowca, nie wiem, czy to się nie skończy na pomarańczy, ewentualnie na wykluczeniu. Może te niebieskie wprowadzone z pauzą jakąś żartobliwie, a tak poważnie. I zobaczcie, to był początek końca po meczu z Lechem. Wszyscy wieszczyliśmy, patrząc w kalendarz, że Raków będzie gonił Jagiellonię i zrobi to w dobrym stylu. Natomiast od tego momentu niestety Raków pikuje. Pan Michał Świerczewski powiedział wcześniej, że no w pewnym momencie stali się przeciętną polską drużyną ligową. Przed meczem z Lechem. No i niestety po meczu z Lechem mamy chyba tego obraz. Czy trener Szwarga jest winny, czy nie? W ogóle wybór tego trenera, mam wrażenie, że był bardzo przemyślaną decyzją zarządu Rakowa Częstochowa. Człowiek, który miał kontynuować pracę Marka Papszuna. W pewnym momencie wyglądało to nieźle. Przekonywująco. Pograli dalej w pucharach. Natomiast w pewnym sensie trener Szwarga przejął stan dobrobytu po Marku Papszunie, który wydawało się utrzyma. Zastanowić się warto nad tym, czy po tym okresie, kiedy jeszcze korzystano z rozpędzonej maszyny Marka Papszuna, trener Szwarga coś swojego dołożył. Pewne elementy były. Mam wrażenie, że nie wszystkie teraz funkcjonują dobrze. Myślę, że po czasach Marka Papszuna trener Szwarga troszkę i transferami, i tym, co robił, przestawił się na inny nieco sposób gry w piłkę. Trener Marek Papszun potrafił cierpieć, potrafił grać blisko bramki. Raków był zespołem, który świetnie gra w szybkim ataku. Mam wrażenie, że za trenera Szwargi celowa konstrukcja miała polegać na tym, że Raków będzie dłużej miał piłkę, będzie więcej kreował, po to ściągnięto Kitela, po to Jeboach, że w grze pozycyjnej to będzie Raków dominujący, bo nie zawsze wcale taki był za Marka Papszuna. Okazało się, że jednak te instrumenty nie działają. Czy tylko z winy trenera, czy również z powodu transferów, na które on pewnie nie zawsze miał wpływ, nie wiem. Natomiast Raków no, nie jest w tej chwili firmą, która budzi strachu kogokolwiek. Po 3 meczach z Beniaminkami, po tym, co się wydarzyło. Nie wiem, jakie są relacje między zespołem a trenerem, który sprawia wrażenie nadal człowieka pewnego siebie. Liczę na to, że jednak trener Szwarga zostanie do końca i pewien projekt, który mu powierzono,
będzie mógł kontynuować, bo ja bym chętnie ocenił po sezonie, co się udało, jak zmienił się sposób gry, na co trener miał wpływ. Co najważniejsze, kogo nowego przy trenerze widzieliśmy progresującego, bo mam wrażenie, że oprócz Berggrena, ale Berggren to też był transfer Marka Papszuna. Zastanawiam się właśnie, kogo później stworzył dla Rakowa trener Szwarga. I tu nie widzę zbyt wielu nazwisk. Robert, ale tak patrząc na grę Rakowa, byś powiedział, że nie wiem, czasami się tak mówi, drużyna gra przeciwko, drużyna się nie stara, drużyna nie ma determinacji. Tutaj chyba nie ma takiego czegoś. Poprzez mecz z ŁKS-em, gdzie cały czas dążyli do końca, ta radość po zwycięstwie też daje obraz tego, że to nie to, że właśnie, że piłkarze przechodzą obok meczu. Można odbić piłeczkę. Ale popatrz, wiele rzeczy troszkę nie poszło po myśli Rakowa, jeżeli chodzi o przebieg spotkania. Mecz puszczał Niepołomice. Wydawało się, że całkowicie ułożony 1-0. Potem ta czerwona kartka Tudora. Były problemy. Wspomniany ŁKS. Końcówka z ruchem Chorzów. Ten mecz, wiele jest takich momentów, gdzie błędy indywidualne wypaliły. Miałem te same problemy w robocie. Czesław Michniewicz był zwolniony po meczu, gdzie Mreli trafił w jednej akcji w oba słupy. Jerzy Brzęczek po zajęciu pierwszego miejsca w grupie. Zastanawiam się, w którą stronę zmierza Raków. To jest chyba ważniejsze pytanie. Tylko też nie ma takiego, że Raków nie stwarza, Raków nie dominuje. Absolutnie nie. Jest gangrena, że po prostu widzisz i mówisz, kurczę, nie, tutaj coś ale to na dobra, a mecz z Ruchem na przykład. Igor, to bardziej chodzi o pytanie, jak ma dominować. To jest aktualny dalej mistrz Polski, tak? Nie można wykluczyć, że powtórzy osiągnięcie. Naprawdę. Bo ta tak liga tak wygląda, tak? Spokojnie. No, ale to tylko, że z tą dominacją, słuchajcie, no oni 14 meczów w Europie zagrali jesienią, z czego tylko w jedną bramkę strzelili w pierwszej połowie. Żadnej dominacji tam nie było. Ja mówię o Lidze Polskiej. Ale tu. U siebie grali z tych 14 meczów 4-7. Tak. Słuchaj, no jakbyś coś chciał zdominować przeciwnika, to byś zdominował, ale nie zdominowałeś. Nie jesteś u siebie w cudzysłowie. Wojtuś, ja może źle zostałem zrozumiany. Chodzi o sposób grania. Uważam, że Raków za Marka Papszuna miał instrumenty w postaci szybkiego ataku. Ale ja widzę za trenera Szwargi ani w Europie. No nie widać. Z Lechem zagrali kapitalny mecz. Ale to był taki stary Raków. Papszunowy nazwę. Ale nie, no, tylko też bierzemy jedną rzecz pod uwagę, tak? Bo jeszcze jesień, dajmy na to, no to tak jak dodałem, tak jak wspomniałem, 14 meczów dodatkowych plus Super Puchar z Legią, to jest 15 więcej od niektórych, tak? Że tutaj, dobra, ale utrzymali się w czołówce z szansami na tytuł mistrzowski. No ale może się właściciel Rakowa, Michał Świerczewski, zastanawia, co się wydarzyło w okresie przygotowawczym zimowym, że ta drużyna w ten sposób wygląda. No to wiesz, ja już nie będę się czepiał po raz setny tego, że tam nie ma dziewiątki, bo nie ma. Która dla mistrza Polski byłaby, która by strzeliła chociażby z 15 bramek w Ekstraklasie, byłoby fajnie, ale no cóż, jeszcze takiego nie wylosowali. A tak naprawdę jak ta drużyna wygląda po tej przerwie zimowej i po przygotowaniach? Dla mnie to jest zespół, który tak, po pierwsze, na samym początku wystarczy sobie wspomnieć ten pierwszy mecz w Grodzisku z Wartą, przecież taki koszmar do oglądania. Większość tych spotkań z Beniaminkami to jest dramat. Z Ruchem jesteś słabszy, nawet jeżeli chodzi o posiadanie piłki. Dwa tylko wygrane mecze w tym roku. To no jest tak, no, Piast i Lech Poznań. No właśnie, no, jest szansa na trzeci, bo wiesz, no, tweety Michała Świerczewskiego zawsze powstają, wiesz, no, rozmowa wychowawcza, jak to mówią. I może się okazać, przed Lechem było i była demolka Lecha 4-0, nie? O tej średniej drużynie. Ale tak naprawdę ten zespół w ogóle nie funkcjonuje, jego się nie da, to jest tak zwany, gdybym dzisiaj zobaczył mecz Rakowa i Zagłębia Lubin, to powiedział, dwa zespoły siebie warte. Po prostu raz wygramy, raz przegramy, raz zremisujemy, wszystko jedno. Nie, to jest po prostu, według mnie, nieakceptowalne, tym bardziej, że wydawało się, że no naprawdę, to nie jest jakaś trudna rzecz do zrobienia mistrzostwo Polski. No wyobraźmy sobie, że Jagiellonia, będąc liderem, świetnie grającym, nawet nie ma średniej 2 punktów na mecz. Spójrzcie sobie na punkty, na drużyny, które co tam mają w tabeli. Przecież to jest jakiś żart. A my mówimy tutaj o drużynie mistrza Polski, która jeszcze nie dość, że nie punktuje i przegrywa mecze wyjazdowe. Przecież to jest jakiś dramat w tym sezonie Rakowa Częstochowa. No to o czym my chcemy rozmawiać? No tutaj
Nie wiem, czy zmiana akurat trenera, bo to wiemy doskonale. Raków na wyjeździe z 10 drużyną. No to, 14 punktów. To też, no bardzo dużo, 14 punktów, no dużo. To też trzeba podkreślić, że no wiesz, no, tak budowany zespół, klub od wielu, wielu lat, no też powoduje chyba jedno zasadnicze pytanie, pewnie nawet w samym zarządzie Rakowa, no a na kogo teraz zmienić? Właśnie, to były zwykle decyzje przemyślane, tak. Przekazanie roboty trenerowi Szwardze. Zobaczcie, nie było nerwowego ruchu, że szukamy wielkiego nazwiska. Marek Papszun razem z Michałem Świerczewskim stworzyli piękne dzieło i chcieli mieć człowieka, który wie, jak jest w środku, wie, jak to kontynuować, ale mam wrażenie, że nie wiem, czego zabrakło. Rządzić po Marku Papszunie z wytłumaczeniem dla Dawida Szwargi. To nie jest łatwa robota. Jeżeli tamten był złym policjantem, szefem, pełną gębą, gościem, który trzyma wszystko za pysk, wystarczy, że spojrzy na boisko, już jest delirium, no to teraz mam wrażenie, że przyszedł trener, który zarządza kompletnie inaczej tą grupą ludzi. Czy to jest rozprężenie, czy to brak wpływu trenera? Nie wiem, nie jestem w środku, natomiast z wyników powoli pewnie trener Dawid Szwarga będzie rozliczany, a ja życzę mu po prostu, żeby został do końca, bo jeszcze może coś dobrego zrobić, aż mi zegarek się rozpiął. Może coś dobrego ale dla Rakowa zrobić. Ale wiesz co, ja też mam takie wrażenie, że dobrze chyba by było ocenić pracę po roku. Cały Raków i zarząd i dyrektorzy sportowi nie do końca pomogli Dawidowi Szwardze, robiąc aż tyle transferów pomiędzy sezonami. No bo on przejmował zespół po Marku Papszunie, mówiło się o kontynuacji, a on tak naprawdę dostał w połowie zmienioną kadrę. No bo tak, tam wiele, było ponad 10 transferów. Ale popsuła kontuzja Iwiego Lopeza. Na pewno to był taki zawodnik, który... Upraszczanie trochę. A pamiętasz tak, ściągnięcie Jeboacha Kitela? Jakie to piłkarze przyszły? Ale jest na przykład Kitel. Na przykład Jeboach, okej, zgoda. Utrzymał Śląsk Wrocław. Okay. Kontuzja i w jego wielki minus. Ale na przykład Kittel dla mnie był osobą, która jako, nie znam, nie śledzę drugiej Bundesligi, nie wiem, jak się w trąknuje. Ja też nie oszukuję, śledzę, ale... To był kot. W teorii to jest kot, prawda? Tylko, że nie wiadomo, jak się sprawi na naszym podwórku. Oni nie udźwignęli, czy może Dawid Szwarga nie potrafił uruchomić. Zawsze to jest pół na pół albo procentowe rozłożenie. To nie jest tak, że winny zawodnik, ewentualnie winny tylko trener. A nie macie wrażenia, że teraz dostrzegamy, jak ważną postacią w znajomości tematu piłka nożna był w Rakowie Marek Papszun? I to jest zespół osierocony z tak jaskrawego, z tak wyrazistego przywódcy. Jeżeli Michał Świerczewski zarządzał wszystkim, podejmował decyzje transferowe w porozumieniu z Markiem Papszunem, czy dużo trafnych, czy nie, to jednak była jakaś rozmowa, to teraz mam wrażenie, że jeden pozostawiony sam sobie, tylko ze wsparciem otoczenia, nie do końca poradził sobie z transferami, a Dawid Szwarga też wrzucony na bardzo głęboką wodę. Z całymi słowami sympatii do trenera, to nie jest proste pracować po Papszunie, nie jest proste zarządzać zespołem Mistrza Polski bez żadnego doświadczenia. Ale dla mnie to trochę jest takie upraszczanie tematu. Jeżeli choć wiadomo, że trener Marek Papszun, niesamowity trener osobowo, tak jak powiedziałeś, gościu, który rządzi i nie ma tematu w tym i jest twórcą sukcesu Rakowa, tylko patrząc na boisko, patrząc na błędy indywidualne, które rzutują na przebieg meczu, to też nie wiem, czy trener ma na to wpływ. A zobacz, za Papszuna tych błędów było jednak mniej. I tutaj taka moja odpowiedź, czy Papszun miał ogromne znaczenie, czy nie. Ja mam wrażenie, że może wpływ na grupę. Tak jak mówię, nie wiem, szukam punktu. Jest sposób zarządzania tą grupą. A że może oni przyzwyczajeni... To jest klucz, oczywiście. Tak, ale też, słuchajcie, no, wspomnieliście o tej zmienionej szatni albo o tych transferach letnich. Przecież wszyscy chwaliliśmy Raków za dokonywanie transferów, bo zbliżała się Europa. Jako jedyna drużyna z polskich czterech występujących zaczynała najwcześniej. Potrzebna była szeroka kadra. Przez całą jesień mówiliśmy o szerokiej kadrze. Napastnik. Ale ofensywnie w miejsce Iwiego Lopeza byli sprowadzani, więc bardzo rozsądnie. Kittel Jeboach na miejsce Iwiego. Tak, ale dlatego całą jesień mówiliśmy o tej szerokiej kadrze Rakowa. Tam jest dalej. Wiosna się zaczynała, mówiliśmy tak, Raków kandydat do tytułu mistrzowskiego, bo dalej jest to dobra kadra. Słuchajcie, no nie możemy tłumaczyć to, że jednemu nie wyszło, drugiemu nie wyszło, bo jakbyśmy teraz wyciągali piłkarzy z każdego klubu, to tam po 5-6, którym nie wyszło. No dobrze, tutaj Kittelowi nie wyszło, tak? Czyli Jeboach tam ma jakieś fragmenty dobrej gry, no ale nie, ja bym się nie czepiał, ta kadra dalej jest przemocna jak na naszą ekstraklasę i tak jak mówię, no mnie się wydaje, że tutaj coś nie pykło w okresie przygotowawczym zimowym. Ja wiem, bo jak się mówi u nas o przygotowaniu, to eksperci się nie znają, no ale ta drużyna wygląda na taką albo zmęczoną tym systemem gry, tym takim
no to powiedzmy sobie jasno, to nie jest jakaś rewelacyjna piłka w przypadku Rakowa. Zawodnicy się męczą przy okazji takiego grania. Oni mieli, oni byli tak na takiej krótkiej smyczy za Marka Papszuna, ale dalej grali bardzo słabo w piłkę, mi się wydaje, nawet w tym sezonie. Ja mam do was tylko pytanie, tak na uspokojenie... Wtedy grali troszeczkę lepiej, ale oni się zmęczyli, że... Na uspokojenie troszkę Rakowa. No to jest generalnie sezon, w którym oprócz Jagiellonii cała ta góra naszpikowana dobrymi piłkarzami. Chwaliliśmy kadrę Lecha. Do Legii też nie można było się czepiać. Zobaczcie, gdzie jest Śląsk. Raków gra na poziomie nadal czołówki, więc tutaj może za wcześnie troszeczkę nabicie w dzwony. Raków jest na trzecim miejscu. Raków gra tak jak Legia, Lech i Śląsk bardzo nierówno. Za plecami jest cała ta grupa, która będzie grała o życie, zajmuje środek tabeli i oprócz Jagiellonii tak ta liga, tak czołówka wygląda, więc może trochę lodu pod czapkę, troszkę spokoju i może ten facet popracuje do końca, bo ja mam wrażenie, że tak jak Wojtek mówisz, tam potencjał na lepszą grę w piłkę jest zdecydowanie, natomiast wyniki no nie do końca są takie, jakie w Częstochowie oczekują, jakich my byśmy wymagali od mistrza Polski, ale to jest ciągle zespół na miarę czołówki polskiej ligi, więc może trochę też za wcześnie ze ścinaniem głów. Lodu pod czapkę, ale wiesz, Roberto, jest fajnie ciepło, wiesz, więc Rakowia może... ma też potencjał na dużo wyższe miejsce w tabeli. Ale Raków pojawia jest trzeci, się czerwona Adam. Strefa i wtedy... Ale Raków jest trzeci. Tak, na ten moment, pamiętaj, że zaraz będziesz miał kolejne mecze i Raków spada poza puchary. Robert, jestem pewien, że teraz Wojtek zawsze krakał, co się wydarzy. Raków jest zbyt mocnym zespołem, żeby tyle z rzędu rozegrać słabych spotkań, twierdzę. Tylko słuchaj, Jagiellonia, jeżeli by wygrała mecz, 8, ma tak naprawdę, 9 punktów. Spotkań słabych w to tym muszą roku, odpalić. Odejmując Lecha Poznań. Słuchaj, Raków ma już, mówię, jakie spotkania nie to nie wpadało. No powiedzmy sobie jasno, od tego wygranego spotkania z Lechem 4-0 przez Raków i tym terminarzem Raków powinien być dzisiaj przed meczem Legia Jagiellonia liderem. Powiedzcie, oni mieli Lecha, Legii, Raków to, nie, to powinien być to liderem. To było właśnie, ja patrząc na mecze Rakowa. Cztery ostatnie drużyny miał. Ja bym troszkę pokozłował spokojnie. Oni mieli 5 meczów. 3 razy Beniaminkowie, czyli Piastra, Raków, ŁKS, Korona i teraz Radomiak i w tych meczach 6 punktów. Masz 6 punktów, no, jedna tylko. Słuchajcie, teraz ma Legię, Górnik, Widzew, Zagłębie, Pogoń, Kraksę i Śląsk. Jak to powiedzieli wcześniej, mieli dobry kalendarz, teraz mają dobry kalendarz. Chociaż z drugiej strony, słuchaj, no, myślę, że ale w Ekstraklasie nie ma. Wszyscy punktują podobnie. No, my tu się zastanawiamy, kim Robert, będzie łatwo, masz, z kim nie. Masz rację, bo faktycznie jeżeli chodzi o tabelę, to nie wygląda. No najgorzej. Chociaż jeżeli by Jagiellonia wygrała dzisiejsze spotkanie, to już masz 9 punktów. To już raczej się skupiasz na tym, żeby być tej pierwszej trójce. A to nie jest wcale przekreślone. Znaczy ja myślę, że kluczem dzisiaj to jest utrzymanie się w europejskich pucharach, a nawet już nie mówię o mistrzostwie, bo tutaj jest ryzyko niegrania w pucharach i tego się chyba najbardziej obawia Michał Świerczewski. I to chyba jest, weryfikacja celów Rakowa. No jeżeli dzisiaj coś się wydarzy takiego, że Jagiellonia jeszcze odskoczy, to oczywiście pobyt Rakowa w górnej części tabeli, w pierwszej trójce, gra w pucharach jest obowiązkiem. Jeżeli tego trener Szwarga nie zrobi, wtedy się zastanówmy, ale tak na dobrą sprawę myślę, że trochę wcześniej te podsumowania, bo Raków jest ciągle trzeci, ciągle ma na coś szansę. Życzę, żeby się odkopał, życzę, żeby zaczął grać na miarę swego potencjału, ale tak jak mówię, to są życzenia, które możemy wysyłać do 4 drużyn za plecami Jagiellonii, bo wszyscy grają bardzo chimerycznie. Więc jeżeli Raków coś zawalił w przygotowaniach, to co mają powiedzieć kibice Kolejorza? Co mają powiedzieć kibice Legii, którzy jeżeli dzisiaj Legia przegra, no to znowu po tym fajnym meczu w Zabrzu będzie szlochanie. Czołówka jest, jaka jest, każdy widzi. Więc może trochę za wcześnie na tweety, trochę więcej spokoju, zaufania do trenera, który w ostatnich meczach sobie nie pomógł, ale może tutaj tak jak Igor, który uderzył się w pierś, może tutaj ktoś w szatni walnie się w pierś i powie, że coś zawalił prostym błędem. No nie, także tym optymistycznym elementem. Łatwiej, pamiętaj, że łatwiej wyrzucić trenera niż piłkarzy. Najłatwiej. Nie patrz na Igora. Znaczy ja bardziej Igor nie maczał w tym palców. Nie, ale nawet wracając do Krakowi, no to widzimy też taki przykład Jacka Zielińskiego, tak? No, ten pierwszy mecz z Radomiakiem 6-0. Później ile to było? 2-3 tygodnie temu ta sławna konferencja, gdzie poprzeklinał na nieskuteczność swoich zawodników. I słusznie, bo pewnie tych punktów, albo punktów na pewno, tak, ale i zwycięstw byłoby więcej, to na pewno byłby nie do ruszenia, bo już miałby utrzymanie. Niestety nieskuteczność spowodowała to, że jeszcze jak tracisz punkty z ŁKS-em, a smród na dole jest taki, no że prezesi, umówmy się, może się okazać, że po tej kolejce, nie wiem, po kolejce, po tej czy po następnej, tutaj jeszcze ze 3 poleci do końca sezonu. Tak, 3-4, bo jest to, no tak, no, kluby będą patrzyły, nie możemy polecieć z tej ligi, bo przecież coś się wydarzy, tak? Kamil Kuzera dostał troszeczkę spokoju, bo wygrał mecz.
Koronie Kielce. No ale to są, ale inni są znowu tacy niebezpieczni. No bo umówmy się, no Vukovic. Tak. Zagrożenie brutalne. No, mi się wydaje po wygranej Korony Kielce. No, Jacka Zielińskiego już nie ma. Nie wiem, no może ktoś z tej czołówki, pamiętajmy też, tak, w Poznaniu, w Warszawie, zadyma totalna, jeżeli by dzisiaj doszło do jakichś porażek, no to ja nie wiem, bo to wiesz, uciekają te puchary, tak? Już wiemy, tak. Wiemy jak jest. Nie wiadomo, czy Pogoń Szczecin będzie teraz zasuwała, jeżeli chodzi o miejsce w tabeli, tak? Bo tam już jest tylko jeden mecz do europejskich pucharów, do pierwszego trofeum, do gablotu. Także jeszcze mi się wydaje, że kilka głów poleci, jeżeli chodzi o trenerów, tym bardziej, że końcówka ligi, no to no trzeba coś ewentualnie czasami, jak mówię, świeżego powietrza wpuścić do szatni, ale to wiemy doskonale. Wcześniej się nie pomyślało o tym, no to na koniec trzeba to... Wcześniej nie było argumentów do tego, żeby coś mieszać, no bo ty, patrząc na Krakowie i to, w jaki sposób Jacek Zieliński w tym klubie funkcjonował, no ciężko się przyczepić do czegoś, oprócz może tego sezonu rzeczywiście, ale sporo prawdy w tym, co trener mówił i na tej konferencji. Krakowia grała dobre spotkania, Krakowia nie miała szczęścia. No ale tradycyjnie poleciał trener, bo sytuacja jest niebezpieczna. A szkoda, bo mam wrażenie, że i trener Jacek Zieliński i Krakowia to była dobrze, zwykle dobrze dobrana para. No ale takie losy. Ale tak patrzymy sobie na te karuzele i na tej karuzeli kilka ciekawych nazwisk, bo jest Maciej Skorża, jest Czesław Michniewicz, Gonzalo Fejo teraz wskoczył, Jerzy Brzęczek do tego wszystkiego. To myślę ciekawe nazwiska. Z drugiej strony patrzą, no i Marek Papszon przede wszystkim już od dłuższego czasu, a nie macie takiego wrażenia, że ten powrót Marka Papszona to byłby najlepszy dzisiaj wybór przy ewentualnej zmianie dla Rakowa Częstochowa, bo no, ewentualnie jeszcze patrzę, Jerzy Brzęczek był na ostatnim meczu pewnie bardziej ze względu na to, że to blisko jego rodzinnych stron i to były święta, ale pojawił się gdzieś obok Michała Świerczewskiego, obok Wojtka Cygana na ostatnim meczu domowym Rakowa Częstochowa. Natomiast patrzymy sobie też na Gonzalo Fejo i pamiętam, jak zapytałem Michała Świerczewskiego po wyborze Dawida Szwargi, czy jednym z głównych kandydatów, gdyby nie te wszystkie historie dookoła, był Gonzalo Fejo, no to powiedział wprost, że jak najbardziej to był jeden z tych czołowych trenerów, o których myślałby Michał Świerczewski. Także tutaj i Gonzalo Fejo, i Jerzy Brzęczek, i Marek Papszun, cała ta trójka gdzieś pasuje do Rakowa, ale najbardziej pewnie Marek. Tylko nie wiem, jak to widzi w ogóle trener Papszun, czy dwa razy wchodzi się do tej samej rzeki, natomiast zna wszystko w tym klubie, zna wszystkich praktycznie, a jak nie zna wszystkich, no to pozna. Tylko jak sam widzi to zainteresowany, czy mając szansę awans, zaistnienie w pucharach, jednak chciał troszeczkę zrobić sobie przerwy i teraz po tym wszystkim, może faktycznie potrzebował tego odpoczynku, bo to też jego był taki, prawda, taki cel, żeby sobie zrobić przerwę. Natomiast to byłby chyba dobry pomysł, ponieważ pamiętamy, jak grał Raków, co sobie po sobie trener Papszun zostawił, więc no, na pewno to byłoby ciekawe dla nas. Chociaż ja bym trenera Papszuna widział w jakimś innym może projekcie, gdzie by swoje pomysły wdrożył. A jak ty patrzysz, Wojtek, w ogóle na tę przerwę Marka Papszuna? Bo niektórzy już twitterowicze, a także kibice lekko się podśmiewują, że jest zbyt cwany Marek Papszun, bo za długo czeka, za długo przebiera. A pamiętamy, nawet ja z nim rozmawiałem na łamach kanału sportowego i powiedział, że no, ta zima to był taki deadline, który chciał sobie dać na znalezienie nowego klubu. Tutaj mamy już kwiecień i Marka Papszuna nadal w żadnym klubie nie ma. Ja to odbierałem od samego początku. Daję sobie rok przerwy, to jest rok przerwy. No tak kiedyś zrobił Guardiola po 4 latach pracy w Barcelonie przed objęciem Bayernu Monachium. Poleciał sobie do Stanów, odpoczął. Rok wolnego, tak? I tutaj też zakładałem. Ja wcale mi się nie zdziwił, bo tutaj trzeba dodać, jeżeli chodzi o powrót Marka Papszuna do Rakowa, bo tutaj trzeba też dodać jedną ważną rzecz. On jak wróci do Rakowa, będzie miał te same możliwości, co miał wcześniej, czyli wiesz, no, czasami się przymierza Papszuna do Legii Warszawa, no ale wiadomo, że ani Jacek Zieliński, ani Dariusz Mioduski nie pozwolą Markowi Papszunowi na to, co robił w Rakowie Częstochowa. No nie będzie wszystkim zarządzał, rządził. A tam akurat mi się wydaje, że ta znajomość pracy pomiędzy właścicielem klubu a Markiem Papszunem może spowodować, że będzie ten powrót. To z jednej strony. Z drugiej, no dużo się pisało, Marek Papszun, oferty zagraniczne, tak? Powiedzmy sobie szczerze, który poważny klub,
który w poważnej lidze zatrudnia trenera z wakacji. Gdzie to nie jest tak. To albo cię wykupują, albo cię biorą zaraz po sezonie, a nie tak, że ty sobie pojechałeś na urlop i nagle potrzebne... Słuchaj, w sierpniu czy wrześniu, jak rozmawiałem z Markiem Papszunem, on mówił, że tuż po rezygnacji z Rakowa Częstochowa miał 2-3 oferty tak, ale, z klubów zagranicznych. Ale, ale teraz będzie ciężko, masz rację. Sierpień, wrzesień ty tak. mówisz. Pamiętajmy, że Marek Papszun ogłosił to jeszcze przed finałem Pucharu Polski, jak z tego co wiem, czy zaraz po Pucharze, ale to był maj. Przed, bo wtedy rozmawialiśmy, czy to będzie miało wpływ na... Tak, czyli podjął decyzję i ogłosił ją publicznie już, czyli przed, tak, czyli w kwietniu, tak, no bo 2 maja zawsze jest finał Pucharu Polski. Czyli tak, mamy do czynienia z trenerem, który ewentualnie kończąc sezon, jakby miał ofertę, to by albo ją przyjął, a teraz, no, który zagraniczny klub, na chwilę, ale ten trener, co on robił przez rok czasu? Jakie on miał wyniki? Ty wchodzisz tam w Wikipedię albo w cokolwiek i faceta nie ma. A myślisz, że to ma znaczenie, Wojtek, aż tak wielkie? Mi się wydaje, że akurat przy... Ja powiedziałem o poważnych klubach, jakichś poważniejszych i ligach poważniejszych. A o jakiej... O czym myślisz w kontekście Marka Papszuna? Bo spodziewaliście się tego, że Marek Papszun dostanie propozycję z lig top 5? Nie, znaczy, słuchaj... To czym jest 5, poważna nawet, liga? Nawet top 8 czy top 10. Czyli o jakim kraju myślisz konkretnie, który by go nie wziął z czasów, gdyby był zainteresowany? Chodzi taki kraj, chyba jak tego, Grecja? Bo chyba tego typu nie, no, propozycji chyba konkretnych nie było. Jeżeli facet mówi, że rok odpoczywa, tak, rozmawia no, zimą, słuchaj, to... No, nie, no właśnie dlatego też to... Też to biorę pod uwagę, że ciężko jest, wiesz, nawet jak zatrudniać szkoleniowca do Grecji, to nawet na Cyprze by się pewnie zastanowili kilka razy, jak widzą, że szkoleniowiec nie pracował, tak? Ale to już nie jest top 8 ani top 10 Cypr, tak? Ale Grecja pewnie gdzieś tam top 10 albo no te top 15 pewnie jest. No i tu jest ewentualnie problem. I mi się wydaje, że no, ten powrót Marka Papszuna chyba jest do Rakowa taki chyba najbardziej. No oczywiście będzie... Też można byłoby zadać pytanie, czy Marek Papszun objąłby akurat w tym momencie Raków, tak? I tą drużynę doprowadził do końca i automatycznie przygotował na następny sezon. Co mi się wydaje, że to mogłoby być bardzo logiczne. Z jednego prostego powodu. Już by widział, kogo odpalić z szatni, a pewnie Marek Papszun nie jest z tych, co nie potrafi kogoś psychować. Ja myślę, że już ma listę. Jeżeli się szykuje, to niektórzy kółka smarują walizkę. No właśnie. Bo zdarzały się brutalne rozstania tam. Dobrze, panowie, na chwilę do Pucharu Polski, zanim zapowiemy ten dzisiejszy mecz, dzisiejszy dzień z Ekstraklasą. Puchar Polski bez kibiców to raczej się nie wydarzy, bo czytam tego tweeta Jarosława Królewskiego, który straszy, że jeżeli kibice Wisły nie zostaną wpuszczeni na stadion, to Wisła nie wyjdzie na boisko. A z drugiej strony patrzę na odpowiedź Cezarego Kuleszy, który mówi wprost, że rozmawiał z Jarosławem Królewskim i powiedział mu, że no tak... Jakby upraszczając całą wypowiedź i sens wypowiedzi i tweeta Cezarego Kuleszy, to tak naprawdę jak zostanie napisane odwołanie, to po prostu Wisła Kraków i kibice Wisły Kraków będą na stadionie. To gra trochę takiego sztucznego bohatera, moim zdaniem, Jarosław Królewski. Jest trochę sztucznej inteligencji, ten sztuczny bohater tutaj pojawił się w tej kwestii. Jak na to patrzycie? No taka fajna poprawna odpowiedź prezesa Kuleszy. No, krótka piłka. Krótko to zostało rozegrane. Tutaj kreujemy się na bohatera, że stoję za kibicami, stoję za tym i nie wyjdziemy na boisko. No tutaj, no tak, ale rozmawialiśmy, że tego to nie będzie miało miejsca, więc no. Tylko weź napisz takie pismo i będzie okej. Takie zbieranie peleryny, nie, z bohatera. Zerwane brutalnie zostało. Nie, słuchajcie, no... Ale bez kibiców, słuchajcie, no tak Puchar bez kibiców. Żartując, jest to cała zabawa w tym wszystkim jest kibice, dla kibiców, po to jest futbol. Już mieliśmy nigdy w życiu, nie wróćmy już do tego, żeby grać przy pustych trybunach, przy jakichkolwiek ograniczeniach. Piłka nożna jest dla kibiców, pod kibiców i przez kibiców sponsorowana i dotowana, więc taka jest istota tego sportu. Kiedyś finał Pucharu Polski odbywał się w Bełchatowie, dobrze pamiętam? Tak, byłem. No, to Legia czasy, wtedy grała czasy, chyba, nie? Legia Wisła? Legia Wisła. Słuchajcie, jeżeli bez kibiców, to przecież można zrobić tu na Marymąckiej. Gdzie to jest gra mecza? Bardzo ładny obiekt. Na chodniku, bardzo ładny obiekt. No bez kibiców. No nawet jedna trybuna tu, jedna tu. Słuchaj, komu będzie przeszkadzało? Pełnowymiarowe... Blisko Narodowego na drukarzu można walnąć. Pełnowymiarowe boisko i spokój. No. Słuchajcie, ale myślę, że to finansowo nawet słuchajcie, się nie układa no tak, ale, wszystko. To ale... za fajny mecz, za fajny stadion, za dużo osób może wejść. Cały rok grają po to, żeby być na Narodowym. No, ludzie, piękna oprawa, to zawsze nie zabierajmy ale zawsze piłka podobało na stadionie. W końcu będzie doping na Narodowym, co jest też ważne. Słuchajcie, wczoraj ta La Kartucha.
patrząc na Euro, wrócę do finału, jak wygląda stadion. Ten stadion jest marny, nie wiem, Wojtek, czy się ze mną zgodzi. Dramatyczne. To jest stadion odarty z magii jakiejkolwiek, a wczoraj dzięki tym kibicom, no coś pięknego. Ja komentowałem tam mecz z Hiszpanią, no futbolu w tym było bardzo niewiele. Słuchaj, Igor, odległość od trybun do boiska jest taka, że no lornetki jak w teatrze. Tak, słaby piłkarski stadion, a wczoraj magia. No to tak, samo ale, może być na Narodowym. To ale, kibice tworzą widowiska. No tak, ale to wiesz, akurat Baskowie z Bilbao, jak przyjeżdżają, to wszystko jedno gdzie, to musi być tak, to jeszcze wiesz. Ale nie oszukujmy się, no, przecież no, po to ktoś tam kiedyś wpadł na pomysł, żeby te finały grać na Narodowym 2 maja, żeby to było. No, my zawsze, co roku, albo dobrze, może nie co roku, ale co... Mam zawsze jakąś zadymę. Jak to kibice Lecha nie protestują? Pamiętacie, nie chcieli wejść na stadion, tak? To Lecha byli? Tak, tak. No właśnie, no Lecha. No to teraz to ci nie, drużyna nie przyjedzie. No, powiedzmy, no umówmy się, no można i w sumie bez. Bo, nie można zagrać z jedną drużyną na bojenie. Tak się grał kiedyś w juniorach, patrzyłeś, czy przyjadą, nie? Czy tak, tak. Dojechali. Było. A jak nie, to my damy od siebie, żeby były równe składy. Okej, Wojtek, dobra, ale popatrz, jeżeli jest przepis. To co z nim zrobić? Co? Żeby był respektowany przepis. Słuchaj, wiesz, ile jest przepisów w podręczniku licencyjnym, które zostały nagięte przez ostatnie. To Warta nie powinna grać w Ekstraklasie w ogóle. Wyobraźmy sobie, ile drużyn powinno ucierpieć na tym, że nie płaciło zawodnikom. Dlaczego tam nie ma w tym podręczniku licencyjnym? Słuchaj, kiedyś usłyszałem taką wypowiedź. Dużo lat wstecz, bodajże Zbigniew Koźmiński to powiedział, jeszcze jak mieliśmy program Kafe Futbol, że czasami przepisy trzeba naginać. Członek zarządu PZPN-u. O co ci chodzi? Płynny przepis. No, no to właśnie. No to, nie, przepisy są po to, żeby je łamać. Tak? Jeździsz samochodem? Zdarza się. Żebym miał tyle punktów na prawej jazdy, to bym się w lidze utrzymał. Nie oszukujmy się, to ma być święto, tak? Wiemy doskonale, tak? Pogoń ze swoimi kibicami, którzy czekają na te pierwsze trofeum. Wisła, widzieliśmy ten półfinał. Fenomenalna atmosfera w Krakowie, z Piasta. Przecież to... Nie, no i zabierzcie mi pół... Nie, rozdajmy dzieciom z... którzy mieszkają w Warszawie zamiast za majówkę, to nie chce przyjdą na stadion i będą... Nie, no to nie, to ja takiego czegoś to nie, nawet nie chcę oglądać. Nie, to ma kipieć. Narodowy ma być w końcu stadionem piłkarskim, a taki przy okazji święta, jakim jest finał Pucharu Polski, być musi. No ludzie czekają na ten mecz. Pół Krakowa z okolicznymi miejscowościami, cały Szczecin pewnie, z całym zachodniopomorskim. To będzie wielkie święto piłki, żeby się toczyło w sportowej atmosferze. Mówię tutaj o tym, żeby to tutaj nikt dookoła nie ucierpiał, bo tego typu głosy też są. No, widzieliśmy transparent kibiców Legii Warszawa przy Stadionie Narodowym, którzy grozili po prostu kibicom Wisły. Ale to takie tam. Grajmy w piłkę. Grajmy w piłkę, wpuśćmy kibiców. Ja coś powiem, bardzo rzadko się do tego odnosimy, ale takie właśnie przykłady jak zejście Kiboli do szatni Korony Kielce, wpierdziel przez Kiboli szkoleniowcowi Zagłębia Sosnowiec. Trumny w Bydgoszczy swego czasu były? Czy też obawianie się, to można zadać pytanie, a gdzie są służby porządkowe w tym mieście, w Warszawie, które zagwarantują spokój bez żadnych problemów. Do tego są wytrenowane albo wyćwiczone? Czy my mamy tu w programach obawiać się o to, że służby porządkowe tego miasta nie są w stanie zagwarantować bezpieczeństwa na Stadionie Narodowym albo w okolicach Stadionu Narodowego, bo przyjeżdża Pogoń Szczecin z Wisłą Kraków? Ale słuchaj, bo czasami można o tym to rzucić, bo dla mnie taki temat troszeczkę zastępczy. No to chwileczkę, moje podatki idą na te służby, a płacę ich sporo, bo dobrze zarabiam. No to ja mam wymagania, nie? Czy nie? No chyba tak. Skoro tak mówisz, że dobrze zarabiasz, to tak jest. Szara strefa może jest, wiesz? Ale akurat ale takie, teraz... Kowal, jakby, bo też głośna była ta sprawa Zagłębia Sosnowiec i przypomniałeś tutaj naszą rozmowę z prezesem Korony Kielce, który nawet powiedziałbym trochę normalizował to, że kibice weszli do szatni Korony Kielce po jednym z meczów. To było chyba po meczu z Wartą, już nie pamiętam, które to było dokładnie spotkanie. Natomiast... Spokojnie,
Pogoniu. No, z Pogonią. Trochę jest Pogonia. Tak, że często prezesi, tak, z Pogonią, po tym, kiedy oni zremisowali ostatecznie, a wygrywali 2-0. Natomiast często jest tak, że prezesi po prostu chcą mieć spokój i oni pozwalają kibicom na zdecydowanie za dużo. I z tego to wynika, że nie wiem, schodzi kibic do szatni, czy wchodzi kibic na trening, bo z reguły to jest tak, że klub dokładnie wie o tym, że to się wydarzy. Ale to, słuchaj, no ale są od tego są zakazy stadionowe, że ewentualnie można komuś taki zakaz ulepić za to, że opuścił swoje miejsce na trybunach i wszedł do szatni piłkarskiej. Chwilę, zaraz. Możesz tak sobie... Idziemy do... Tam chyba też jest monitoring z tego. A fajna, fajna nie działa, wiesz? A, nie działa. Nie działa. Były tak budowane, że można... Zgadza się, bo to jest na tyle stary obiekt, że po prostu tam... A ja uważam, że to jest obiekt od razu z muzeum, tak jak w Barcelonie, że zwiedzasz koronę i schodzisz przez i katakumby szatnie. Są ponad katakumby też. Katakumby są i do muzeum po prostu. Wchodzisz do szatni na... Tak, wcześniej wchodziło się... Szatnie numer 2, szatnie numer 3. Tak, tylko proszę się przebierają, musisz zabrać buty, bo akurat idzie wycieczka. Nie, bierzesz z korony, tak żeby, bo może nie wszyscy oglądali. Wytłumaczył nam to, że stadion jest za stary i po prostu no, nie ma takiego dobrego oddzielenia szatni od innych stref i dlatego kibice tam się znaleźli. Teraz transparenty, nowy stadion dla Korony. Tak, ale to jest, wiesz, to co Robert, ja jeszcze dokończę. Tam normalnie tak, na Camp Nou to już jako ze względu, że to był stary stadion, można było zejść, przejść się, wejść do szatni piłkarzy Barcelony, kupę zrobić w kiblu. Po prostu tak jest, wziąć prysznic, wyjść, nie, powiedzieć im cześć, siemanko, nie? Tak. Nawet jak chcecie autograf od kibica i tego, nie? I tak sobie wyszedłeś, nie? I poszedłeś z powrotem na trybuny. Nie oszukujmy się, no, nigdzie nie wejdziesz do żadnej szatni piłkarskiej na świecie, no. W jaki sposób chcesz to zrobić? Być piłkarzem tylko. Pod warunkiem, że masz zezwolenie od ochrony, która pilnuje tego obiektu. Albo ma się przepustkę też. Nie no, sytuacja, która nie powinna mieć miejsca. Wiele tego typu sytuacji się zdarza, ale na usprawiedliwienie dzieje się tak na całym świecie. Tu a propos tego, na Zachodzie sobie poradzili, bo były sytuacje, że kibice w Niemczech do tej pory pewnie wchodzą na boiska w bazach treningów. HSV miał taki? Kiedyś rozmowę wychowawczą? Bardzo wiele takich. Wisła Kraków nawet miała. No ale Wisła Kraków jest w Polsce, ja mówię o zagranicy. Spokojnie, bo i w tym roku to i ten, piłkarze Sewilli mieli... Jak we Francji te ataki na ośrodek. Rozmowę wychowawczą. Słabych Wanika. No tam była regularna bitwa o oblężenie ośrodka. Tak, tak, no, panowie, tam... no, szanujmy się. No. Piłkarze Sewilli w tym sezonie nie jesteśmy tacy ostatni. Nie, to nie o to chodzi, ale też nie ma co, wiesz, Robert, usprawiedliwia, że to... Zgadzam się. Jest, to nie okay, powinno mieć jest tam gdzieś indziej, to u nas jest, to jest coś normalnego, bo właśnie, bo struktura stadionu jest taka, a nie inna. Ktoś ma przepustkę, monitorek nie działa, czy pan z ochrony akurat patrzy w niebo. Porządek musi być, nie zrzucajmy tak na nic jest innego. I słuchajcie, jeżeli Wisła Kraków, to też jeden temat jeszcze szybciutko poruszmy, bo pamiętamy, jak gościł tutaj Łukasz Wachowski i pytaliśmy wtedy, czy w nowym roku kibice Wisły Kraków będą wchodzili na mecze wyjazdowe na spotkaniach pierwszej ligi. On powiedział, że no, kwestia będzie pewnie wyjaśniona prędzej niż później. Okazuje się, że kwestia wyjaśniona nie została, bo kibice Wisły nadal nie są wpuszczani. Oczywiście tło tego jest przykre, bo chodzi tutaj oczywiście o sytuację w Radłowie i śmierć jednego z kibiców. Natomiast no, kwestia jest taka, że po tych wydarzeniach w Radłowie ostatecznie wszystkie miasta, wszystkie kluby blokują przyjazd kibiców Wisły Kraków. Jak wy do tego podchodzicie? No bo też to jest takie trochę zbieranie wszystkich kibiców do jednego i wrzucanie kibiców do jednego wora. Moim zdaniem no, gdzieś to powinno być troszkę też przez Polski Związek Piłki Nożnej wyjaśnione, bo na razie takich wyjaśnień i odniesień poza tym naszym programem do tej sytuacji nie było. Dodaj tylko, że ten program to był chyba pierwszy w tym roku, także to był styczeń. Tak, tak, tak. No, dużo czasu zajmuje zajęcie się czymkolwiek, jeżeli chodzi o taką sytuację. I całkowicie się zgadzam z tobą, że to właśnie za jeden wyczyn jakiejś grupy kibolskiej czy bandyckiej, jak to chcę nazwać, mają odpowiadać inni. No to właśnie ja się zastanawiam, dlaczego stadion Legii jest wiecznie otwarty, jak zawieszono jakąś grupę czy coś? Zamknijcie cały. Nie, bo to tylko jedna grupa kibicowska. Dałem taki przykład. Tak najczęściej się dzieje, że są wytłumaczone, nie możemy zamknąć stadionu całego, bo to tylko jakaś grupa spowodowała to czy tamto. To
to zamkniemy trybunę ewentualnie. To jest idiotyzm dla mnie skrajny. Nie, no tak samo jest w przypadku, znaczy mówię, kibiców Wisły Kraków. No nawet jeżeli coś tam doszło do zdarzenia tragicznego, bo takie to miało miejsce, ale co, i oni ile będą teraz czekali na jakichkolwiek odwieszenie albo sprawdzenie tej sytuacji, że co nie będą mogli... Najwygodniej, prawda, od razu powiedzieć, że nie ma przyjazdu i nie ma problemu. Tak jak ty powiedziałeś, Wojtek, wcześniej, ktoś płaci podatki, wskazałeś siebie i trzeba tak zorganizować wszystko, żeby miało ręce i nogi. Ja też w razie czego, żeby to nie było. Robert, nie wiem, Robert w szarej strefie działa, ale to już jest inna kwestia. Widzę, że kolega tutaj lubi donosić. Niepokojąca cecha. A to już wiemy, dlaczego... Na szczęście wiemy dzisiaj, Robert. Słuchaj, wiemy, dlaczego trener zwolnił. Pojawią się transparenty na KTS. Na szczęście tylko, na szczęście w programie. Ja cię do skarbowego od razu. Uczę się szybko, wiesz? Ja, na pewno nie ode mnie. Ja, absolutnie. Nie wiem, kogo ty masz w szatni, ale ja nie donoszę. A na trenera nie donosiłeś? Nie, to trenerowi nawet... donosił. Panowie, to jest poważny program, a nie wiecie, no, lubię żarty, ale z kogoś, tak? Dobrze, panowie, bo mamy gościa razem z nami, prezes poważnego klubu, bo może przyszłego mistrza Polski, ale na pewno lidera Ekstraklasy, Wojciech Pertkiewicz. Witamy serdecznie, słyszałem, że jakieś problemy, ale mam nadzieję, że słyszymy się, widzimy. Halo, widzimy się i słyszymy? Tak, widzimy się i słyszymy. Tak, witam, dzień dobry. Słuchaj, mam do ciebie pytanie, bo rozmawialiśmy na temat Pucharu Polski. Też odniosę się do tego, co działo się w tygodniu. Jak, o ile większa jest presja teraz na mecz z Legią Warszawa po takim wyniku w tym środowym spotkaniu? To chyba się nie zmienia. Jakby w skali presji to, czy w Szczecinie był mecz, czy go nie było. Po prostu... To, o czym mówi trener, o czym ja mówię wielokrotnie, my się koncentrujemy na każdym kolejnym meczu, a nie na tym, co może to na samym końcu przynieść. Umiemy marzyć, mamy z tyłu głowy pewne warianty, pewnie po nocach nam się różne rzeczy śnią, ale dzisiaj koncentracja jest na każdym kolejnym meczu. Także tutaj nie presja urosła, a bardziej pojawił się temat dużej pracy działu recovery naszego, czyli fizjo, masażystów, chłopaków od przygotowania fizycznego, to są dobrzy fachowcy, także wzięli w obroty drużynę po tej długiej podróży i to smutnej podróży ze Szczecina. Druga sprawa to jest sprawa mentalna. No, mecz jak wyglądał w Szczecinie, to pewnie wszyscy widzieliśmy. Też nasze marzenie było zagranie na Narodowym 2 maja. Nie wyszło to. Łzy w oczach niektórych zawodników, rozczarowanie, a może jeszcze dosadniejsze słowa cisnęły się na usta. No trudno, taki jest futbol. Uważam, że ten półfinał to był taki rzut monetą już w momencie, kiedy losowany był gospodarz. Wypadło na Szczecin i ten atut został wykorzystany. Mental każdego dnia się podnosił. Dzisiaj myślę, że już skasowana jest w głowie ta porażka w Szczecinie, a pełna mobilizacja na mecz z Legią. Ale to nie jest, że presja jakaś miałaby wynikać z tego, co się wydarzyło 3 dni temu. Jak wygląda taki raport kadrowy przed tym spotkaniem z Legią Warszawa? Są jakieś urazy, czy jakby w komplecie tutaj, biorąc pod uwagę te urazy, które oczywiście są od dłuższego czasu, przystępujecie do tego meczu? Nie, jest cała drużyna pod parą. Wiadomo, że wyników CK nie widziałem, ale myślę, że praca tutaj była dobrze wykonana przez, tak jak wspomniałem, sztab naszych fizjo, naszych doktorów, naszego działu przygotowania motorycznego. To są dobrzy fachowcy i myślę, że maksimum wycisnęli z tego, co mają w głowie, rękach i w specyfikach, które są dozwolone i z których można korzystać, a drużyna w 100% z tego skorzystała. Oczywiście ten wariant 120 minut jeszcze z porażką to był najgorszy koszmar, jaki się mógł nam trafić, ale tak jak wspomniałem wcześniej, odcięte, jedziemy do przodu, patrzymy na mecz Legią Warszawa. Słuchałem ostatnio takiego wywiadu Radka Gilewicza z Fredim Bobiciem w Viaplay i powiedział Freddy Bobic na temat VfB Stuttgart, które też niedawno walczyło i to nie tylko o utrzymanie, a po prostu w barażu z HSV o utrzymanie w Bundeslidze i teraz jest na podium Bundesligi i on zwrócił uwagę, że no... Kluczem tutaj będzie utrzymanie takiego równego poziomu, tego, żeby klub cały czas się rozwijał. Jak to zrobić, żeby po takim kapitalnym sezonie, jakby on się nie skończył już teraz dla Jagiellonii Białystok, w przyszłym sezonie utrzymać taką równię, a żeby nie było żadnych wahań? No to w pierwszej kolejności utrzymać trzon drużyny, nie robić rewolucji
latem. Tak mamy skonstruowane kontrakty, że kadra na dziś właściwie w 90 paru procentach pozostaje bez zmian. Oczywiście trzeba się liczyć z tym, że pojawią się jakieś oferty na zawodników i nad nimi trzeba będzie pochylić głowę i się zastanowić nad transferami wychodzącymi. Jagiellonia tym drugim elementem, żeby dać sobie szansę na podtrzymanie pewnego poziomu sportowego i kultury organizacyjnej, są pieniądze. Te pieniądze muszą się zgadzać. Jednym z elementów są transfery wychodzące, więc nie ma co ukrywać, że latem, jeżeli pojawi się oferta znów na zawodnika, oferta, gdzie sobie rozważymy wartość zawodnika, pieniądze, które leżą na stole, to będziemy to rozpatrywać. I na dziś nie wiemy, jak skończymy sezon, a od tego są uzależnione nasze rozmowy kontraktowe z innymi zawodnikami, którzy do nas będą dołączać. Musimy mieć z tyłu głowy to, że może nam przyjść gra na trzech frontach, liczę na to oczywiście. I tutaj ten sztab, jeżeli chodzi o zawodników, liczba zawodników, ich jakość musi być większa, ale dziś pracujemy wariantowo. Dzisiaj nie wiemy jeszcze, gdzie skończyliśmy, jesteśmy przygotowani, przygotowujemy się na rozwiązanie A, B, C, D. No ale decyzję mam nadzieję, że będziemy mogli dużo szybciej podejmować i te rozmowy też dużo szybciej podejmować, a nie dopiero po 25 maja. Tego sobie życzę, tego życzę kibicom Jagiellonii. A to te dwa elementy, czyli pieniądze i stabilizacja kadry, stabilizacja sztabu, to jest coś, co może nam pozwolić myśleć o tym, żebyśmy nie byli taką wielką sinusoidą, tylko drużyną, która złapała jakiś element wypłaszczenia na tym wykresie i spróbuje pograć o podobne cele, jakie osiągnie w tym sezonie. Wojtek, na jakimś treningu byłeś? Tak, biegłem tutaj do was do studia. A słuchaj, powiedziałeś, bo widać, że znów przyjdzie jakaś oferta. To na kogo macie w tym momencie najwięcej ofert i jak tak sobie kalkulujecie? Kto jest takim, no trochę merkantylnie mówiąc, największym potencjałem sprzedażowym? Merkantylnie. Tak, wiesz, ofert na tym etapie nie ma. Jest tak zwanych zapytań, które formalnie nic nie znaczą i tutaj żadne pieniądze się nie pojawiają, ale to, że rynek jest ciekawy i nie tylko Polski, a głównie nie Polski, zawodników, którzy grają w drużynie, gdzieś tam pewnie siedzą ci skauci i szefowie działów odpowiedzialnych za transfery, wyświetla im się Polska, wyświetla im się Jagiellonia, zaczynają się nad tym pochylać. Widzimy, jacy skauci przyjeżdżają do nas na mecze i od kiedy zaczęła się taka zwyżka, jeżeli chodzi o ich ilość na naszych spotkaniach. Także na pewno przyciągamy uwagę. Tutaj chyba nie trzeba być filozofem wielkim, żeby wyciągać nazwisko Marczuka, Wdowika, pewnie Nenę gdzieś przyciąga uwagę, Pululu, może Kuba Lewicki, który co prawda minut ma mało, ale wiekiem i potencjałem się broni. Liczymy się z tym, że będzie sporo zapytań, ale tak jak powiedziałem, lato udało nam się zapewnić w ten sposób, żeby nie było rewolucji kadrowej i na pewno tej rewolucji nie będziemy chcieli dokonać, ale pewne zmiany nas czekają. Jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie, patrzymy w tabelę, no to tabela mówi jasno. Jagiellonia faworytem. Czy wy tak się czujecie przed tym meczem z Legią? Co, czujemy się jak przed każdym meczem. Każdy mecz ma, jest to nasz kolejny finał i punkty w nim zdobyte przybliżają nas do celu, którym na końcu ma być medal i najchętniej, żeby był to medal złoty, patrząc z obecnej sytuacji, ale odcinamy. I to nie jest rozmowa, gadka do telewizji czy przekaz dnia, tylko pewnie powie to samo trener, powie to Zlatan, powie dyrektor, ja to też mówię. Dzisiaj patrzymy na ten mecz. To jest mecz Legią Warszawa przy pełnych trybunach, przyciągający uwagę całego kraju dzisiaj. Super wydarzenie, też od rana wchodzę, tak bym podelektryzowany, nawet tutaj musiałem rozładować emocje i biec do was do studia, niespokojnym, dostojnym krokiem się przedostawać, także dzisiaj czeka nas widowisko i liczę, że to będzie widowisko, które pozwoli nam zbudować, utrzymać przynajmniej przewagę nad goniącymi zespołami. Ale czujesz, że to jest tak naprawdę mecz o Mistrzostwo Polski? Masz takie poczucie, że no, to klucz? Nie. Nie, zostało 8 meczów. 8 meczów, także nie wydaje mi się, żeby ten decydował o wszystkim. Gdybyśmy dostali w czapę z LKS-em, to by się okazało, że mecz z LKS-em mógłby decydować o Mistrzostwie Polski. Także jest to kolejny mecz, nawet tutaj nie zdobywając punktów, pozostajemy na miejscu lidera, czyli w miarę komfortowej sytuacji. I przed nami kolejnych 7 spotkań. Widziałem różnych takich rozpisek, gdzie sobie czy dziennikarze, czy też internauci wpisywali wyniki poszczególnych drużyn.
wielokrotnie wychodzi, że ostatnia kolejka czy ostatnie dwie kolejki mogą o tym tytule i o podziale medali decydować. Z punktu widzenia kibica oczywiście to była fantastyczna rzecz, że mamy taką multiligę w ostatniej czy przedostatniej kolejce. Ja dla swojego zdrowia chciałbym, żeby pewne rzeczy się rozwiązały szybciej, ale zobaczymy. Dzisiaj gramy finał pierwszy z 8 ostatnich. Wojciech Pertkiewicz, prezes Jagiellonii Białystok, był naszym gościem. Spokoju dzisiaj przede wszystkim życzę. Spokojnego biegania, Wojtek. Spokojnego biegania. A jeszcze do Warszawy też przybiegniesz? No. Słucham, jeszcze raz? Do Warszawy przybiegniesz? Tak, biegnę. To rozłączamy ciśnienia wody na te biegania i lecę. Dziękujemy, pozdrawiamy. Panowie, ty Wojtek już mówiłeś, że jeżeli Jagiellonia wygra, to twoim zdaniem ma już pewne mistrzostwo Polski, ale czujecie, że kto jest faworytem w tym meczu? No bo pewnie tak kibic, który nie śledzi, to spojrzy, Legia z Jagiellonią, no to wiadomo, że Legia, ale no patrzymy na aktualną dyspozycję, na tabelę, no to wydaje się, że Jagiellonia. Jak to tutaj w ogóle procentowo podzielić szansę w tym meczu obu zespołów? Słuchaj, ja ci powiem tak, oddam głos Igorowi, to on grał w tym tygodniu dwa mecze w przeciągu czterech dni. Dobrze, że nie wspomniałeś o wynikach. O dwóch wynikach. Ale to nie no. Nie, to, słuchajcie. Chodzi o granie co cztery dni, nie? Albo co trzy dni. A to nie ma jakiegoś wielkiego problemu, Wojtek. Przynajmniej myślę, że dla chłopaków z Ekstraklasy. No, dla mnie to może już troszkę większe, ale wracając do tego pytania, kto jest faworytem, no patrząc na tabelę Jagiellonia. Natomiast jeżeli chodzi o Legię Warszawa, gdybym nie zobaczył ostatnich dwóch spotkań w warszawiaku, to bym powiedział zdecydowanie Jagiellonia. Natomiast zobaczyłem w tych meczach, że coś się zmieniło. I to na plus. Zobaczyłem Josue, który jest w niezłej dyspozycji, Guala w końcu strzelającego bramki, Pekarta, który jednak tu już nie jest statycznym zawodnikiem, tylko wychodzi na pozycję i jednak znajduje się w tym polu karnym, w miarę solidną defensywę, czyli jest zmiana pozytywna. Bo gdyby nie te dwa ostatnie spotkania, bym powiedział, że faworytem i to zdecydowanym jest Jagiellonia, mimo właśnie meczu na Łazienkowskiej. Ja mam wrażenie, że dla Legii to jest kluczowy mecz. Jak wygrywa, wraca nawet do walki o Mistrzostwo Polski. Natomiast remis to już będzie tak oznaczało, że jednak to już chyba wypisujemy się z mistrzostwa i walczymy o puchary. Natomiast Jagiellonia mam wrażenie, że może pozwolić sobie na komfort psychiczny. To znaczy nie jest pod ścianą, że musi coś zrobić, tylko oczywiście wiadomo, że no musi, jeżeli chce się liczyć o Mistrzostwo Polski. Natomiast to jest ważne dla zawodnika granie w takich spotkaniach, że jednak z tyłu głowy ma się taki margines błędu. Bo jeżeli się gra mecz, wychodzi na jakieś widowisko i z takim przeświadczeniem, że muszę zrobić, to czasami niestety to wygląda wręcz odwrotnie. Tutaj Jagiellonia ma, oczywiście odpadła w półfinale Pucharu Polski. Na pewno to zostawia ślad. Bo myślisz, że fizycznie Igor nie będzie to miał wpływu? Ja się zgadzam trochę z Wojtkiem, bo Pogoń pamiętam po tych meczach pucharowych, chociażby w meczu ze Śląskiem, no Pogoń nie wyglądała zbyt dobrze. Ten mecz Białostoczan kosztował bardzo dużo. Ciekaw jestem, na czy pewno, to jest... Na pewno Wojtek, ma jakiś wpływ. Jeżeli Wojtek zwrócił uwagę na to, wiesz co, ma, że generalnie wpływ, wiesz... Ale ja myślę, Robert, ja myślę, w takich spotkaniach wychodzisz na Legię, na Łazienkowski z Legią Warszawa, wiedząc, jakie to spotkanie, naprawdę wszystko ci puszcza. Ale oczywiście myślę, w końcówce meczu być może mówię. Jest jakieś nawarstwienie tego wysiłku, ale myślę, że ważne będą te momenty, pierwsza połowa, pierwsze 30 minut, kto jak wejdzie w spotkanie, forma oczywiście i dyspozycja dnia, ale te zmęczenie, ale od tego jest ławka rezerwowych, od tego są zmiany, od tego są inni zawodnicy, bo ta głębia składu w Jagiellonii jest naprawdę dosyć niezła. A zobaczcie, że omijały Jagiellonię kontuzje kluczowych graczy. Cały sezon Jaga gra bez wielkiej wyrwy. Znaczy Imas. Jest konkurencja, ale jest konkurencja na boku. No tak, na boku się dzieje dużo. Ja jednak uważam, że jeżeli Legia zagra intensywnie od początku, to ma pewne argumenty do tego. Powiedziałeś o dwóch ostatnich spotkaniach. Moim zdaniem zmęczenie jednak będzie widoczne. Czy to w głowie, czy to w mięśniach. Jeżeli nawet prezes mówi, że główna robota to jest, żeby postawić chłopaków na nogi, no to będzie miało duże znaczenie. No to tym bardziej, że to co tutaj Wojtek Pertkiewicz powiedział, no nawet ta podróż nie, ze Szczecina do Białegostoku. Tak jest. Nie, wiesz, nie dość, że dostałeś w dogrywce. Przegrałeś po dogrywce, to jeszcze wyobraź sobie Szczecin, Białystok. Tak, to nie Niemcy, że półtorej godziny na mundial, nie? To wyobraźmy sobie, tak? I ten mecz się skończył bardzo późno, bo to dobrze, tak, bo to było ten drugie spotkanie, tak? Czyli wyobraź sobie, co, na którą rano musieli przyjechać. Ale tak? Nie, wiesz co, oni byli samolotem, bo pamiętam, pisałem z Tarasem Romanczukiem i lecieli na mecz, na pewno samolotem. A oni chyba tylko do Warszawy, tak? A później... Mówię do Szczecina. No
No tak, ale z Białegostoku, czy jakim samolotem? No tak, ale to musieli przyjechać do Warszawy. No oczywiście, tak, że nie z Białegostoku. Jeszcze lotniska nie ma. Pamiętamy, znaczy, dalej nie ma. Probierz, jest, tak? Jest lotnisko, tak. Tylko niestety jeszcze nie tak. No tak, drużyna, tam samoloty, żeby zabrać całą drużynę, nie wylądują. No mogli trzema samolotami lecieć na przykład. Raz tak leciałem, kolego. Naprawdę? Tak. Tak, tak, trzema samolotami. Ale tak, było takie, wiesz, takie fajne, naprawdę, gdzie było praktycznie złoto w środku, ale ktoś tam się zagubił przy organizacji, żeśmy lecieli do, chyba do Odessy samolotami. Znaczy, słuchajcie, ja jeszcze dodam, jeżeli chodzi o, pamiętacie, że no, miesiąc temu, tak, troszeczkę może więcej, Korona Kielce w Białymstoku też przegrała w ostatniej minucie z Jagiellonią, a Jagiellonia po tym meczu pojechała do Zabrza i przegrała mecz. Czyli już jest ten przykład, tak? Grania tak. W środku tygodnia 120 minut i gdzieś tam później w lidze przegrania spotkania z Górnikiem Zabrze na wyjeździe. Także to spotkało już Jagiellonię. No nie wiem, jakim. Oczywiście jest to tak niebezpieczny zespół, że przy, jak patrzysz na grę defensywną Legii Warszawa w tym sezonie, no może się okazać, że im nie będzie potrzeba grać 90 minut, tak jak zrobią swoje w, dajmy na to pierwsze 20-30. Jak zrobią to, co zrobiło Molda, jest tak na to szansa? Ale to było dawno temu, Wojtek, słuchaj. Mówisz? Jest nie mam pojęcia, co będzie w tym meczu. Mówisz, że Pankow jest świetny? Akurat o Pankowie nie mogę tego powiedzieć, że jest solidny w każdym spotkaniu, czy prawie w każdym, bo zawsze jest jakaś prawie taka zawieszka i możecie oszukać i oszukać trenera. Natomiast jest poprawa. Jest poprawa. Jest chładun, który nie jest, powiedzmy, tym chodunem, który wchodzi z taka no, niepewność. Ja podejrzewam, że dlatego chłopaka ta ważna interwencja w Zabrzu, gdzie uratował stratę gola, to jest też dla niego taki bodziec i nabranie pewności siebie, a przy takim meczu z Jagiellonią w Białystok, no bramkarz jest ważny. No, obrona może nie jest jakimś niewyobrażalnie fajnym monolitem, ale jednak jest poprawa, więc przystępując do takiego spotkania, gdzie wie, że wygrywając zbliża się na 4 oczka, to jednak no jest motywacja, tak, jest ta wiara, a wcześniej tego brakowało. A tak, ale też musimy od razu powiedzieć. Tu jedynym zespołem, który musi wygrać to spotkanie, jest gospodarz, Legia. Jagiellonia nic nie musi. Ale no, o tyle się łatwiej gra. Pamiętajmy, Legię po tym spotkaniu czeka wyjazd do Częstochowy. No, możemy powiedzieć Raków, no ale na Raków. No, to, trzeci Raków. No, właśnie o to chodzi. Także tu już, jeżeli ty patrzysz, jeżeli chodzi o miejsca, już nawet, dobra, może cudem Mistrzostwo Polski, ale o europejskie puchary, to słuchaj, no, tutaj nie wiem, wygrałeś w Zabrzu bardzo ważne spotkanie, ale musisz pociągnąć temat dalej, no czyli albo zwycięstwo Tubie z Jagiellonią, albo zwycięstwo w Częstochowie. Bo to same finały, tak, Wojtek. Same finały. Używając języka wojskowego musisz pociągnąć serią, no. Tak, teraz musisz powygrywać. A pamiętaj, wiesz, że w niedalekim czasie jest wyjazd też do Poznania na Lecha, no to wiesz, Legia Piknik to już rozegrała, już wystarczy, koniec. Ale te sformułowania, dobry kole... Wiesz, Śląsk za chwilę po Rakowie przyjeżdża. Wiesz, no tu, słuchaj, no to jest, tu zespół gra same finały, a ten... Fajnie, dzieje się, słuchajcie, to, i tu, czekaliśmy. I tu teraz trzeba lidera, jeżeli ma się wykształtować w Legii lider, no to jest czas dla Josue. Żeby potwierdził, że ktoś go nie szanuje, że ktoś mu daje za mały właśnie, kontrakt. To jest właśnie ciekawa kwestia. I to jest właśnie fajny moment. Jak zareaguje ten lider warszawskiego zespołu? Bo pokazał. Natomiast pokazał, że potrafi. Rzadko, ale potrafi. Wracając do tego, uważam, rzadko, że tutaj... w tym sezonie, żeby też nie było... Nie, ale no, my mówimy generalnie. Panowie, ale mówimy o możliwości przedłużania umowy. No, jeżeli ktoś w kontekście ma myśleć o Josue na przyszły sezon, no to w takich meczach Legia potrzebuje lidera. A twoim zdaniem, przepraszam, Robert, że przerwę. No. Twoim zdaniem nie udowodnił w tym sezonie, że... Nie wiem, że jest potrzeba opierać. Może nie opierać, ale żeby był w składzie, żeby był tym zawodnikiem. Nie ma potrzeby uzależniania Legii od Josue. O tak, może, że Legia wzbogacona pewnie z innym trenerem, bo nie wiemy, co się wydarzy. Ale wróciłbym do Jagiellonii. Czy myślicie, że... A poczekaj, to ja tylko doprecyzuję, bo ostatnio też o tym rozmawialiśmy w magazynie ligowym. Biorąc pod uwagę, Josue oczywiście słabszy sezon niż poprzednie, to bez wątpienia. A nadal twoim zdaniem jest najlepszym zawodnikiem tak indywidualnie w tym sezonie Legii Warszawa? No tak, moim zdaniem tak. Znaczy, ewentualnie piłkarze... Paweł Wszołek. Ale to początek dobry, później troszkę... Znakomity, ale bardzo ale podobnie teraz... u Josue. Bardzo podobnie u Josue. No jest niestety roller coaster. Ale wiesz, na przykład grając w Zabrzu, mając takiego zawodnika, gdzie no naprawdę, jak ja to ładne, masz te ładne określenie, jest wylewanie drinków. Ja tak nie powiedziałem nigdy. To ale ty masz to określenie. Może dlatego, że ja nie piję, wcześniej, Igor. Wcześniej. To ty pijesz do mnie, że ja piję. Nie, chodzi o to, że są takie mecze, gdzie naprawdę potrzeba takiego lidera, nie, który będzie fajnie grał przy 2-3-0. Teraz mamy 8 spotkań
Jak chcesz. Mecze to koza. Dobra, panowie, bo mamy gościa i razem z nami jest osoba, która podrzuciła nam dzisiaj jeden temat, a więc ewentualnego zwolnienia Dawida Szwargi, a także tego, co pisał Michał Świerczewski, no bo autor zwycięstwa Radomiaka Radom, pan trener Maciej Kędziorek. Witamy serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Masz kraty w aucie w szybach, Maciek? Czy to tak? Słucham? Wygląda, jakbyś miał kraty w oknach samochodu. Maciek, wiesz, Robert, jak jest, pracowałeś lubię w Radomiu, więc wiesz, jak jest. No. Maciek, tak patrzyliśmy na start tego sezonu, te czerwone kartki, ten bilans bramkowy. Jak trudno było podnieść zespół, bo no, efekty naprawdę bardzo dobre, biorąc pod uwagę ostatnie wyniki. No, ten początek sezonu to już temat, który już przewałkowałem chyba na wszystkie możliwe sposoby. No na pewno nie był to wymarzony start, tak mówiąc mocno, mocno dyplomatycznie. Natomiast powiem szczerze, że było to na pewno wyzwanie, ale czy tak ciężko? Bo na to, że te wyniki tak wyglądały, jak wyglądały w tych dwóch pierwszych meczach, miało wpływ sporo czynników takich zewnętrznych, też o których nie wszystkich mówiłem. I nie o wszystkim, nie wszystko jest jeszcze do końca takie oczywiste i nie o wszystkim mogę mówić do końca, nie chcę o wszystkim może mówić, ale najważniejsze było moim zdaniem to, żeby zachować spokój, żeby być konsekwentny, bo praca, którą robiliśmy, uważam, że szła w dobrym kierunku. Mieliśmy też sporo pecha, kumulację różnych nieszczęść, chociażby ten mecz na Krakowie, gdzie praktycznie wszystko, co Krakowia strzelała, to wpadało. Mieliśmy trochę problemów z transferami. Także no, wierzyłem w to, że droga, którą idziemy, jest dobra i nie wariowałem, nie głupiliśmy, chociaż różne były pokusy, żeby coś pozmieniać, żeby coś gdzieś tam szukaliśmy różnych rozwiązań, ale sumarycznie chyba konsekwencja w działaniu była najlepszym rozwiązaniem i dzięki temu udało nam się z tego dołeczka wyjść. Jak reagujesz po czerwonych kartkach zdobywanych, otrzymywanych przez zawodników Radomiaka? Bo 8 meczów w tym roku i 6 czerwonych kartek. No tak, idziemy na rekord. Zrobiliśmy sobie jakieś założenie takie, że chcemy pobić rekord ligi w tym roku. A tak poważnie mówiąc, no to no, te wszystkie kartki, jakbyśmy je przeanalizowali. Też oczywiście tu nie bronię na siłę pewnych zachowań, no bo kilka tych kartek było rzeczywiście głupich, chociażby druga kartka w meczu z Krakowią, czy kartka Bruno Jordão, ale też wynikała z tego, że ten Bruno walczył o skład, wtedy bardzo chciał i tak dalej, i tak dalej. Ale było też kilka kartek przypadkowych, także no, jaki mam na to wpływ? No nie mam żadnego wpływu, mogę sobie narzekać, mogę sobie myśleć, no ale muszę patrzeć w przód i muszę reagować na to, co się dzieje na boisku i no, na pewno to nie są łatwe sytuacje, ale już mamy pewne doświadczenie, także jak kiedyś będę szukał pracy, to w swoim CV napiszę, że jestem ekspertem od gry w dziesiątkę. No to na pewno byłoby, jeżeli chodzi o niektóre kluby, dużym plusem. Natomiast patrzę sobie na wasz terminarz i macie zespoły z dołu tabeli. Jest tam Korona. Wiadomo, że często te mecze z drużynami walczącymi o utrzymanie w końcówce sezonu są trudniejsze niż nawet z tymi drużynami z góry, ze środka tabeli. Natomiast jaki stawiasz sobie cel na te najbliższe spotkania, bo z czuba tabeli z tych zespołów teoretycznie najlepszych 106 macie tylko Legię Warszawa. No nie takie tylko Legia. Legia to jest zespół, który, tak jak wcześniej rozmawialiście, za chwilę będzie miał karty w ręku. Wchodzimy w taki okres sezonu, że tutaj ta jakość piłkarska i umiejętność wytrzymania ciśnienia będzie bardzo istotna i tutaj Legia czy Lech, myślę, że ja bym tych zespołów jeszcze tutaj nie skreślał, zwłaszcza biorąc pod uwagę terminarz. Natomiast co do tych meczów z zespołami, które są za nami w tabeli, bardzo nam zależało na tym, żeby teraz zapunktować, żeby w tych meczach, które mieliśmy za sobą, zdobyć jak najwięcej punktów, po to, żeby chociażby w tych meczach mieć jak największy spokój, jak największy margines błędu, żeby to nie były mecze zespołów, które są bardzo blisko siebie w tabeli, żeby nie kumulować dodatkowo niepotrzebnych emocji, stresu, żeby do tych meczów podejść trochę spokojniej i nam się to udało, ale spodziewam się bardzo trudnych meczów już teraz za UKS-em, gdzie UKS po zmianie trenera pokazuje naprawdę fajną, ofensywną piłkę. Potem czeka nas Korona, wiadomo, są to derby dla całego Radomia, jest to bardzo, jak i dla Kielc, bardzo ważny mecz, także no to będą na pewno mecze takie na żyle, będzie na boisku, na pewno będzie na boisku ostro, na pewno będzie,
będzie sporo emocji i dzięki temu, że teraz mamy trochę tego komfortu, tego spokoju, to myślę, że będziemy mogli do tych meczów podejść właśnie na większym luzie i na większym spokoju. To było dla nas bardzo istotne i na razie się udało to zrealizować. Nasz cel do końca sezonu, no też wiemy, jakie są realia Ekstraklasy, wiemy, że każde miejsce wyżej to wiąże się też z dodatkowymi gratyfikacjami finansowymi dla nas nie jesteśmy najbogatszym zespołem w Ekstraklasie, dla nas wszystkie pieniądze są ważne i będziemy chcieli, żeby zakończyć ten sezon jak najwyżej w tabeli. Panie Maćku, z racji tego, że moim dobrym kolegą jest Maciek Świdzikowski, którego serce jest całe na zielono, dużo dyskutujemy na temat formy Radomiaka, poszczególnych piłkarzy i często się spieramy na temat Luki Włoskowicza. Czy według pana to jest zawodnik, który naprawdę ma taki duży potencjał na granie w troszkę lepszym futbolowym świecie, czy jednak ma takie cechy, parametry, które mogą go ograniczać? A jakie jest pana zdanie, panie Igorze? On się bardzo dobrze sprawdza w takiej troszkę niskiej obronie, w średniej pressingu. Natomiast jestem ciekawy, jak to było wyglądało. Terminator! Jak się spisuje? Man in Black! Terminator! Jakie wejście! Ja cieszę. Mamy łączenie. Arnold Schwarzenegger. Ekstra. Ale panowie, my kontynuujemy rozmowę tutaj, wiesz, w kanale sportowym zawsze się dzieje szybka trener by powiedział, wizyta szefa. Dokładnie, kontrola musi być, tak? Jeżeli chodzi o taki wysoki pressing i parametry biegowe, to mi ciekawi, bo mam uczucie, że jednak tutaj jest takie delikatne pole do poprawy. Oczywiście pamiętam, chłopak ma 17 lat, jeszcze wiele może się poprawić, ale jestem ciekawy, jak to wygląda z pana strony. Powiem szczerze tak, jeśli chodzi o, zacznę może o tak całościowo i ogólnie, nie pracowałem jeszcze z piłkarzem tak utalentowanym jak Luka, a pracowałem w swojej przygodzie trenerskiej w Lechu i chociażby w którym tych zawodników młodych utalentowanych jest sporo. Naprawdę Luka to jest zawodnik, który nawet gdyby nie miał tych 17, no nie patrzmy na inaczej, wiek to jest tylko liczba w jego wypadku, bo to jest zawodnik, który ma 17 lat, a zachowuje się na boisku często jak bardzo doświadczony gość z piłką przy nodze. Uważam, że to jest też zobaczcie, jak on wychodzi spod pressingu, z jaką łatwością on wchodzi w pojedynki z napastnikami, jak on podejmuje decyzje. No, jego decyzyjność jest naprawdę, naprawdę, naprawdę niesamowita. Nawet taka historia teraz z meczu z Rakowem, gdzie mieliśmy, jedno z założeń było takie, że mieliśmy grać szeroko skrzydłowymi i mieliśmy szukać tych skrzydłowych właśnie przez ściągnięcie, przez stopera. I pokazaliśmy to na analizie i na treningu jeszcze nie zdążyliśmy tego wytłumaczyć. I była pierwsza sytuacja, Luka dostał piłkę, od razu piłka przeglądna. Mówię, czemu to zrobiłeś? No mówię, no bo trenerze, widziałem na analizie, że tam stoi, że tam będzie wolny zawodnik i uprzedził jakby to, co chcieliśmy zrobić. Jakby to jego postrzeganie piłki jest na takim poziomie, że już sobie gdzieś tam to zauważył i już sobie gdzieś tam chciał to wykorzystać. Także i piłkarsko, i te też cechy dobrego obrońcy. Natomiast co do wysokiego pressingu, myślę, że sobie też spokojnie poradzi, bo moim zdaniem, jak na swój wiek, naprawdę bardzo dobrze czyta sytuacje boiskowe, bardzo dobrze przewiduje, bardzo dobrze reaguje. A myślę, że jak dojdzie do tego jeszcze to doświadczenie, które na pewno zbierze, to będzie jeszcze lepiej. Ja uważam, że to jest zawodnik, który naprawdę za jakiś czas, myślę, że zaistnieje na tej większej piłce. A jakbyś patrzył na... Anglicy też są znani z tego, że oni nie szastają pieniędzmi na prawo i lewo. I jak już wydają takie kwoty, no to nawet patrząc przez to, jak my się kontaktowaliśmy z Tottenhamem, jak szczegółowo dopytują, jak szczegółowo dbają o niego, pilnują wszystkiego, to myślę, że oni też mają świadomość tego, jakiego zawodnika mają i bardzo mocno o niego dbają i tego pilnują. Także myślę, że raczej się nie pomylili w swojej ocenie i te 13 milionów... To jest dobra inwestycja. Słuchaj, patrzę na twoją karierę trenerską i pamiętam taki moment, kiedy zwolniony został John van den Brom, to tutaj sobie dyskutowaliśmy, kurczę, a może gdyby Maciej Kędziorek był nadal w Lechu Poznań, był asystentem, to może on, a nie Mariusz Rumak, dostałby szansę poprowadzenia Lecha Poznań. Miałeś taką myśl w momencie, kiedy zwolniony został John van den Brom?
Nie, akurat został zwolniony chwilę po meczu z nami, to bardziej myślałem o innych rzeczach. Natomiast, wiesz co, tak jak już mówiłem, myślę, że znając specyfikę pracy w Lechu, to jeżeli bym taką szansę dostał, to musiałbym co tydzień udowadniać, że nie jestem wielbłądem i każdy mecz to byłoby, jakbym przegrał, to zaraz byłoby znowu młody, niedoświadczony i tak dalej, wracając do tego samego tematu. Natomiast Radom, jak chciał mi zaufać, byli zdeterminowani, zdecydowani na mnie i no to zaufanie też jest ważne. To jest też ważne i tutaj trochę łatwiej się pracuje w takich warunkach, jak się czuję wsparcie. Natomiast tu pewnie bym się co tydzień musiał spotykać, zderzać z takimi sytuacjami, więc podjąłem taką decyzję, jaką podjąłem. Trzymamy kciuki za rozwój i Radomiaka, i rozwój twój indywidualny, trenerski. Powodzenia i szerokiej drogi, bo cały czas auto widzę. Dziękuję bardzo. Ja to jeszcze do pana Igora tam też trzymam kciuki, bo widziałem, że chciałem. Słuchaj, ósemkę dostał w dwóch meczach. Panie Maćku, proszę trzymać naprawdę mocno. Kierownicę. Maćku, a porównujesz tego młodego Chorwata do tego uzdolnionego chłopaka z Karczewa, który też zaszedł na salony jako boczny obrońca, Damiana Jakubika, bo obaj go kojarzymy, jak rozpoczynał karierę pod naszym przewodnictwem w Karczewie. Podobny talent? To jest twoja robota. To jest twoja robota, Robert, że on jest akurat tu, gdzie jest. No myślę, że no to już zupełnie inny typ zawodnika. Tak. Natomiast mówię, no wózko to jest naprawdę kawał materiał na kawał piłkarza. Ale Maciek, to tak jeszcze, bo już się pożegnaliśmy, ale Robert tutaj wywołał i przypomniał jedną historię, pewnie też nie przez przypadek. To zobacz, ostatnio słyszałem taki wywiad Roberta z Łukaszem Kadziewiczem, tak. I Robert tam powiedział, no, że poniekąd on inspirował Marka Papszuna, bo on był u niego na stażu, a ty byłeś asystentem Roberta, czyli Maciek generalnie widzę teraz których wychowywał. Maciek dbał u mnie o bardzo wiele spraw, a przede wszystkim o wzmocnienie zespołu. Maciek był człowiekiem, który sprowadzał do mojego zespołu piłkarzy, których on znał akurat na poziomie tym dużo lepiej i współpracowaliśmy w Karczewie. Plotka głosi, że robi wszystko, a ty spijasz śmietankę. A ja spijam śmietankę, tak. Maciek generalnie... Tak, jest, tak było. Widzisz, Maciek? Widzisz, jakie to złośliwe są. Tak mogło być. Nie mówię, że tak było, ale... No posłuchaj już źródła, nie spekulujesz. Robert, ale to tylko ty nie pracujesz. To była praca Roberta i to były jedne z lepszych czasów dla Mazura Karczew, moim zdaniem. Tutaj to jakby trzeba Robertowi wszystkiego zasługi oddać, bo to była jego praca, jego zasługi. Fajne mecze, ofensywna piłka, także myślę, że w Karczewie Robert jest bardzo miły. A tam już trójką graliście, czy czwórka była? Nie, graliśmy normalnie czwórką jeszcze wtedy. Tak rewolucyjnym trenerem jeszcze wtedy. Dobrze, Maciek, dziękujemy, nie zabieramy więcej czasu. Powodzenia, dzięki wielkie. Dzięki panu, do zobaczenia. Do widzenia. Ale myślałem, że tylko tutaj rozwijasz zawodników, a tu się okazuje, że teraz trenerzy wychodzą. Niepotrzebne kompletnie to ogólnie. A to nie są złośliwości. No. Ostatnio wyliczaliśmy, ilu miał reprezentantów Polski pod sobą. Chcieliście mi dokuczyć w czasie meczu, że nie umiem grać w piłkę. Okazało się, że jeszcze przed tobą tam pochadzał w tym twoim zespoliku, że słabo boksuje, walka wygrana, że trenersko słabo i co? A to, dobra, ja jestem kowalem swego losu. A to jak mówimy, że trenersko słabo, to teraz nam udowodnisz i weźmiesz, nie wiem, KTS? Słuchaj, nie, chciałem... Igor mi proponował, dzwonił od dwóch tygodni. Powiedziałbyś to? Jak to będzie wyglądało, jak Dolka z Ząbki swego czasu, to on polecał. Protoplast. Musi być blisko. Dobrze, panowie, dwa słowa, żeby nie zostawiać bez tutaj nawet jednego zdania meczu Lech kontra Pogoń Szczecin, bo to też bardzo istotne spotkanie, jeżeli chodzi o tabelę. Waszym zdaniem tutaj jak to będzie wyglądało? No bo patrzę na aktualną dyspozycję, no to raczej Pogoń, bo w Lechu dzieje się dużo, ale dużo złego w ofensywie, bo jeżeli chodzi o defensywę, to naprawdę wygląda solidnie. Widać, że jeżeli zaczął Mariusz Rumak nad czymś pracować, to nad defensywą, niekoniecznie nad retoryką i swoim przekazem na konferencjach, bo tam cały czas nie, troszeczkę ma rację. Bez szału. Może masz prawo przyznać mu rację. Ja mam prawo do tego stwierdzenia, że Pogoń po meczu pucharowym, pamiętam Pogoń grającą bardzo mało wyrazisty futbol i twierdzę, że jednak dużo zadziało się w głowach Szczecinie. Oni już coś swojego wygrali. Wszystkie ręce na pokład, ale do zdobycia Pucharu Polski. Uważam, że Pogoń Lecha traktuje jako faworyta. Po pierwsze, bardzo ciężki mecz z Jagiellonią dla szczecinian, a po drugie Lech musi, po trzecie Pogoń w głowie ma tylko Puchar Polski i myślę, że na to
na tym będzie bardzo skupiona. I tak to chyba będzie wyglądało. Lech chyba musi zacząć grać trochę lepiej, bo potencjał tego zespołu nie odzwierciedla tego, co widzimy na boisku. W Szczecinie do tej pory była pusta gablota, wszyscy mówili, ale nie wiem, czy była w ogóle ta gablota, bo potrzebna nie była. Teraz chyba już można zamawiać tę gablotkę. Patrzę na zegarek, na datę, który dzisiaj mamy. 7 Kwiecień, a przecież finał Pucharu Polski jest 2 maja. No i to ma jakieś znaczenie? Czyli spokojnie, bo ty mówisz, że właśnie, że oszczędzamy. Nie, myślę. Ale ja mówię, co dzieje się w głowach. Mam wrażenie, że najważniejszy mecz to nie będzie mecz. Ale Robert, coś wygraliśmy? Pełna zgoda, ale myślę, słuchaj, no taka sama sytuacja jak Legia Warszawa. Pogoń wygrywająca i licząca na to, że jak jeszcze Jagiellonia się potknie w Warszawie, to jest też już taka mała, powiedzmy, różnica punktowa, że chyba nie ma takiej możliwości, żeby Pogoń myślała tylko i wyłącznie o Pucharze. Na pewno nie tylko i wyłącznie, ale zdajesz sobie sprawę, co dzieje się z tyłu głowy? No, świadomy, jesteś świadomym piłkarzem. Gdyby była 7-8 miejsce Pogoni Szczecin, nie o to chodzi. Oni zmniejszyli przewagę punktową, ale też czasami tak spojrzysz, przecież w styczniu, znaczy zaczynaliśmy w lutym z 6 miejsca. Ci przed nami grają dramat. Dalej jesteśmy na 6 miejscu. No wiesz, to nic złego się też nie wydarzy. Niby ta przewaga, znaczy ta strata do lidera się zmniejszyła, jeżeli chodzi o Pogoń Szczecin, ale z drugiej strony mówię, ja tutaj się z Robertem całkowicie... Pogoń ma jeden wielki mecz swój, na którym nawet w głowach zostaje, że słuchajcie, tutaj... Słuchajcie, ja rozumiem, że jest miesiąc, tak? Ale ja na przykład, tak jak wczoraj Robert też komentował, widziałem tydzień temu na Santiago Bernabeu Athletic Bilbao. I też niby miał tydzień do finału. Dokładnie. Wzięli się, położyli i stwierdzili, nie, bo mam za tydzień finał Pucharu Króla. To nie był wielki mecz. Potem ja czasami, jak tak się właśnie liczy, to jest wielkie, duże rozczarowanie i później właśnie takie myślenie, dlaczego ktoś się skupił na tylko i wyłącznie na pojedynczym meczu, bo to jest finał, że można, trzeba wygrać, można, ale jednak drużyna przeciwna myśli to samo. Tylko co łatwiej? 8 spotkań do końca, mordować się, wyprówać żyły. A czy wygrać jedno spotkanie i mieć zagwarantowane coś? Nie wiem, jestem fanem oszczędzania zawodników. Ale ja nie mówię o oszczędzaniu zawodników. Igor, ja mówię o mentalnym... na jeden mecz. Ja mówię o mentalnym podejściu piłkarzy. Ja nie siedzę w głowie... Ale myślisz, wiesz co, ja na przykład jako piłkarz Pogoni Szczecin, jadący na Bułgarską, myślący o finale? Nie, chyba nie. Myślący o zmęczeniu i o tym, że wygrałeś coś wielkiego. O tak może. Dobra. I o tym, że nic nie musisz, bo jesteś w finale Pucharu Polski i nie będziesz się mordował przy Bułgarskiej. Nie dlatego, że nie chcesz, tylko dlatego, że jesteś uspokojony, dlatego, że zapewniłeś sobie miejsce w finale Pucharu Polski. Jesteś wielki i tutaj wygrasz, ale jesteś bardzo zmęczony. Masz możliwość i masz ten margines błędu, o którym mówiłem, jeżeli chodzi o Legię Warszawa. Okej. Okay. Będę się upierał, że Pogoń wygrała już coś wielkiego. Tak. Nie wygrała jeszcze nic, ale weszła do miejsca, w którym wygrała coś wielkiego? Co takiego wygrała? Finał na Narodowy. Ale przecież przegrywa i jest niczym. No tak. No dobra, ale masz szansę w jednym spotkaniu być wielką Pogonią w tym sezonie, przynieść naczynie. Igor, tam jeszcze... Słuchaj, ale Pogoń grała w finale raz. Igor, tam jeszcze... I oczywiście możemy hipotetyzować. Ja twierdzę, że w głowach piłkarzy zaszło coś takiego, że już coś wielkiego zrobiliśmy, a czeka nas przepiękna przygoda na Narodowym. Z drugiej strony Igor najlepiej wie, jeżeli chodzi o finały Pucharu Polski, co zachodzi w głowach, bo parę tych finałów było. Ile miałeś? 6? 6. 6. I trofeów? 4. Więc coś tam, ale nie wiem, słuchajcie, myślę, że jednak Pogoń Szczecin na tyle ma mały przewagę. Gdyby to była pozycja 8, 9, 10, bezpieczna lokata, nie ma bitwy o utrzymanie, ale mentalnie na pewno pełna jest zgoda. Inne podejście, bo też widzieliśmy tweeta Kamila Grosickiego, który mówi, że a nie musiałem dzisiaj płacić za kolację w Szczecinie, bo Szczecin oszalał po tym meczu, no bo też w Szczecinie patrzą, no Wisła Kraków pierwszoligowo, musimy, jak teraz będzie pusta gablota po tym sezonie, no to będzie to naprawdę dramat. Szkoda, że nie dodał kolację ze śniadaniem. Myślisz, tego to nie wiemy. Przeciągnęła się? Igor mówi, że to profesjonaliści już myśleli o bułgarskiej. Słuchaj, ja jestem tego zdania. Ja uważam, że od razu byli u maserów po meczu. Ale mówię, grasz finał, możesz dostać w cymbał i potem myślałem, że nie gram w finał, bo mogę dostać w cymbał. Nie, Igor, oni będą grali. To nie chodzi, żeby nie być skupiony. Okay. Ja twierdzę, że będą grali, tylko to, co zaszło, będzie miało ogromny wpływ. Ale tam mają takie organizmy, że mogli pójść grubo i słuchaj, być świeżutkimi na mecz na bułgarskiej. Jutro o 13 sobie wiesz, w programie pogadamy. Nie wiesz, tak, witaminki, witaminka C, zobaczymy. Elektrolity i wiemy, no co to za doktor, sam wiesz. No. Doktor Lewczuk. Dobrze, panowie, dwa szybkie pytania, ale bez tutaj przeciągania.
finał Pucharu Króla, czy w ogóle jest sens o tym rozmawiać, czy po prostu podajemy zwycięstwo? O dogrywce nie. Do wymazania. A ty? Odbył się. Taki zły. Druga połowa fajna. Znaczy, tak, no bo Bilbao chciał odrobić stratę, ale za szybko odrobili, mi się wydaje. Wiesz, jeszcze lepszy byłby mecz, gdyby odrobili troszeczkę później. Tak? Jedna niesamowita sytuacja. Majorka po dotarciu do karnych tak się ucieszyła, żeby to nie był przykład ze Szczecinem, że dotarli do finału i się nie będą ucieszyć. Tam była taka radość, jakby już wygrali to spotkanie. Tak, tak. Widziałeś to? W szoku byłem. Ale bo wiesz, właśnie to jest ten przykład tych spotkań, że no, nawet jak przegrasz na karne, to jesteś wytłumaczony. Wiesz, to zawsze tak było. No, ale oni mieli taką pecha. Radość. Przecież wiemy doskonale z naszego przykładu. Nie, Kuba Błaszczykowski, tak pamiętamy. Spróbowany karny z meczu z Portugalią, ale jest wytłumaczony. No, karne się poduje. Bo tak Baggio kiedyś, Messi i tak dalej, wszystkich tych zawodników, którzy podłowali na karne w seriach 11, także chodziło chyba pewnie z tego powodu. Chociaż oni i tak, powiedzmy sobie jasno, że oni dotarli do finału, ta Majorka. To... Że oni dotarli do karnych. Ale ogólnie do finału. A później już do karnych, tak. no to dla nich było... To już był sukces. I jeszcze jedno pytanie. Czy Bayer Leverkusen w tym sezonie przegra mecz? Myślałem, że mistrzostwo chcesz powiedzieć. Nie no, gdzie? Oni mogą co najwyżej rekord... Tak, przegra. Przegra? Tak. Tam będzie właśnie ten sam element rozluźnienia. Przegra mecz. Pamiętajmy, że oni dalej walczą o trofeum w Europie też. Czyli przegra mecz. Tak, przegra. Igor? Nie no, jak się ja chciałem, żeby to piękna historia jak swego czasu Arsenal Londyn. Bo to już 41 meczów chyba, bez porażki. Wiesz, tam w Arabii Saudyjskiej jest zespół, który już rekord świata pobił. Lider tam chyba 30 ma coś, czy 20 kilka wygranych z rzędu. Idą jak... I bez Neymara. I bez Neymara, nie? To kupili Neymara, ten nie gra, a ci wygrywają mecz za meczem, nie? No tak by Neymara kupili, to by wygrywali chyba. Dobrze, panowie. Piękna niedziela, także trzeba skorzystać trochę z tego słoneczka, bo zaraz ekstra klasa. I tutaj oczywiście mówimy o meczu o 12:30, natomiast przed nami dwa główne dania. 15 Lech kontra Pogoń i 17:30 Legia Warszawa kontra Jagiellonia Białystok. Za dzisiaj dziękujemy, ale też czat widzę. O, Borek wstał. On wstał to dużo przed nami. On nie poszedł spać. Nawet jest taka opcja, bo chyba samolot mieli jakoś koło 6, jak tam Maciek widziałem, wrzuca. A, koło 8 mieli samolot tutaj. Pamiętajmy, że wczoraj było KSW, kontuzja Mariana Ziółkowskiego, kolejny kapitalny występ Parnasa, ale o tym pewnie w czwartek u Maćka Turskiego w Oktagonie. My zapraszamy jutro jeszcze na loże, na Moc Futbolu i o godzinie 13 na Liga.pl. Tam podsumujemy tę kolejkę i przede wszystkim te dwa główne hity Ekstraklasy. Zapraszamy także, a tutaj mamy jeszcze sondę. Kto wygra? O, czat pisze i czat klika, że wygra Jagiellonia. Zobaczymy, czy tak będzie. Bardzo podobne tutaj procenty, jeżeli chodzi o Legię i remis. Takie odczucia mają nasi dzisiejsi widzowie, także dziękujemy wam za aktywny udział. Zostawcie łapkę w górę i wbijajcie też na kanał sportowy.pl, na nasz portal, bo tam dużo newsów, dużo ciekawych informacji, a za dzisiaj dziękujemy. Wojciech Kowalczyk. Do zobaczenia. Igor Lewczuk, Robert Podolinski, Adam Skłodowski. Dziękujemy. To była Loża Piłkarska. Dobrej niedzieli.